Myślałem sobie o tym, że to jest całkiem znamienna scena, jak ci astronauci tam z Jerzym na czele przylatują na nową planetę, są w hełmach i zastanawiają się, czy mogą je zdjąć, czy będą mieli jak oddychać. I w końcu decydują, że je zdejmują i okazuje się, że tak, że są w stanie oddychać. I sobie pomyślałem, że to jest też takie symboliczne, bo właśnie z takimi wyprawami introspekcyjnymi tak właśnie jest. I zdaje się, że Żuławski sobie doskonale zdawał z tego sprawę, że one są bardzo niebezpieczne, że jak człowiek się zapuszcza w głąb samego siebie, w takim sensie właśnie gnostyckim, to on może znaleźć rozmaite rzeczy, jakieś mroczne rzeczy, takie jak te szerny, ale jakby to go też może doprowadzić do jakiegoś szaleństwa, do utraty nadziei, utraty wiary i tak dalej. Nie wiem, czy się w ogóle zetknąłeś z czymś takim w literaturze, w podobnym wydaniu, że mamy niby taką konwencję science fiction, ale właśnie to można interpretować jako taką podróż introspekcyjną. Ależ oczywiście, że tak. No, podróż kosmiczna jako podróż w głąb człowieczeństwa to jest element, który dość często występuje w literaturze i w filmie science fiction. Ja bym wspomniał oczywiście o Solaris Lema i ekranizacji tej powieści dokonanej przez Andrzeja Tarkowskiego, gdzie mamy zetknięcie z obcością zupełną. To jest obca planeta zalana oceanem plazmy, który to ocean plazmy być może, ale nie jest to pewne, próbuje nawiązać kontakt z ludzkimi badaczami, ale w taki sposób, że materializuje ich stany podświadomości, prawda? Czyli jakieś, nie wiem, osoby się pojawiają, które umarły, jakieś traumy się materializują. Oczywiście tutaj też mamy mnóstwo tych różnych elementów metafizycznych, które można bardzo różnie interpretować. Natomiast to jest tak naprawdę wyprawa w głąb człowieczeństwa, prawda? A nie wcale w głąb kosmosu. Cześć wszystkim, ja nazywam się Kuba Walicki i zajmuję się filozofią. Jest dzisiaj ze mną Jacek Sobota, doktor filozofii z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pisarz i pasjonat fantastyki. Cześć jeszcze raz. Cześć, witam, miło mi bardzo. Też się cieszę, że udało nam się połączyć. Nagraliśmy wcześniej rozmowę na temat filmu Twarze na sprzedaż i właśnie rozmawialiśmy, że tam były takie drobne usterki techniczne, a dzisiaj mamy nadzieję, że to się nie powtórzy. A dzisiaj się spotkaliśmy, żeby porozmawiać o filmie Na srebrnym globie Żuławskiego. No i z tym Żuławskim jest tak, to właśnie pewnie zaraz będziemy mówić, że no, że jego twórczość w ogóle jest specyficzna i trudno rozmawiać o filmie Na srebrnym globie, nie zahaczając jakieś tam szersze konteksty i jakoś nie odwołując się do innych filmów. Ja sobie pokrótce przypomniałem trzecią część nocy, Opętanie, wcześniej Diabła też oglądałem. A ty wspominałeś, że teraz to było nie najłatwiejsze zadanie dla ciebie obejrzeć Na srebrnym globie tak na raz. Jakie miałeś wrażenia, przypominając sobie ten film? No przede wszystkim obejrzałem go na 3 razy, bo nie dałem rady za jednym posiedzeniem, że się tak wyrażę. Oglądałem go jakieś 10 lat temu za pierwszym razem i on zrobił wtedy na mnie dość duże wrażenie. Szczególnie na tle no, takiego siermiężnego polskiego kina science fiction, którego właściwie nie ma, powiedzmy sobie szczerze. Na palcach jednej ręki można tutaj wymienić jakieś znaczące tytuły. Między innymi Wajdy, Przekładaniec, prawda, jako jeden z takich bardziej udanych filmów. Z tym, że to była groteska, tutaj mamy do czynienia z zupełnie czymś innym. Mało tego, no, jest to film, który opierając się oczywiście na oryginale literackim, którego autorem zresztą jest dziadek Andrzeja Żuławskiego, reżysera, pisarz polski Jerzy Żuławski. Notabene można wspomnieć, że w tym roku będzie mijało 150 lat urodzin tego pisarza i będzie to pewnie obchodzone. Trochę się wpisujemy w tę rocznicę bardzo okrągłą. Oprócz tego, że właśnie ten film wpisuje się w polski krajobraz kina science fiction w sposób dość interesujący, to jeszcze wpisuje się no, w takie kino o charakterze metafizycznym, co też nie było częste w polskiej kinematografii, szczególnie w tej kinematografii z czasów przed rokiem 1990.
z powodów oczywistych, również cenzuralnych. I oczywiście z tego tytułu ten film jest dość oryginalną pozycją. Natomiast jest to film, który pod względem formalnym jest moim zdaniem trudny do przyswojenia. To jest taki film okrzyk, film histeryczny bardzo w swojej narracji. Gra aktorska jest, no będziemy o tym jeszcze szerzej mówić, nie będę tego rozszerzał, no ale ona jest taka krzykliwa, taka szamanistyczna, prawda? I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że ten film jest do jednorazowego przeżycia, tak bym to ujął, bo to jest taki film, który bardzo mocno oddziaływuje na tę sferę emocjonalną, na sferę intuicyjną w człowieku, bardziej chyba niż na intelekt. No, będziemy próbowali też intelektualnie rozbierać to kino. I za drugim razem to wrażenie bywa przykre, prawda? Znaczy, no, ja naprawdę musiałem dozować sobie odbiór tego filmu i podzieliłem go sobie na 3 raty. Zresztą jest on dość długi, prawda? No, trwa grubo ponad 2 godziny. Ale to teraz norma w kinie, tak, notabene. Tak. W każdym razie, no, film jest interesujący, jest o czym rozmawiać niewątpliwie. Mam nadzieję, że za chwilę rozszerzymy to. Ja uważam, że te filmy Żuławskiego w ogóle są takie, że nie wiem, one posiadają jakąś swoją logikę. Nie można ich interpretować tak jak innych filmów. Ja mam właśnie problem z nimi, bo teraz myślałem sobie o tym, miałem takie jakieś, nie wiem, skierowane na samego siebie refleksje w toku oglądania tego filmu, bo ja mam takie zainteresowania i skłonności mocno hermeneutyczne do interpretowania, takiego intelektualnego interpretowania filmów, dzieł sztuki w ogóle. Już przy okazji zainteresowania kinem Davida Lyncha wiedziałem, że to może być niewspółmierne do pewnych filmów, że one wymagają czegoś innego, innego typu recepcji niż taka recepcja czysto intelektualna. A tutaj jest podobnie jak z tym Lynchem, wydaje mi się poniekąd. I przygotowując się do tej rozmowy, czytałem też wywiad Rzekę z Żuławskim. Trochę go poznawałem lepiej. W ogóle też przyznam szczerze, że w moim przypadku z tym filmem było tak, że ja kiedyś go obejrzałem, ale obejrzałem go chyba do połowy. Jedną połowę znałem, drugiej nie, bo nie dałem rady, ale wiedziałem, że to jest wyjątkowy film i on jakoś mi się zapisał w pamięci. A teraz jakoś tak się złożyło, że na kanale na YouTubie Skazany na filmy był materiał pod tytułem Dlaczego u Żuławskiego tańczą, gdzie właśnie zostały poruszone takie wątki związków tego jego spojrzenia na aktorstwo z szamanizmem, z wudu, właśnie z poszukiwaniem jakiejś takiej wewnętrznej prawdy w transie. Jest też dokument, może nasi słuchacze wiedzą, na Netflixie pod tytułem Ucieczka na Srebrny Glob Kuby Mikurdy. No i ja obejrzałem to wszystko i jakoś wszedłem w ten świat, wchodziłem w niego stopniowo, ale właśnie wyobrażałem sobie, poznając tego Żuławskiego, że gdyby on na przykład zobaczył notatki, które ja mam do tej rozmowy, takie notatki właśnie próbujące rozszyfrować to znaczenie, to by się zirytował bardzo i powiedziałby, że to jest jakiś idiotyzm i że w ogóle nie o to chodziło. No ale z drugiej strony to, kurczę, no też nie jest tak, że nie można próbować podejść do filmu w taki sposób. W każdym razie też chciałem cię może na początek zapytać o inną rzecz a propos tej formy. Też sobie to wypisywałem i miałem takie refleksje w toku oglądania Opętania, że te filmy Żuławskiego to są takie filmy, które tak trochę balansują pomiędzy jakąś genialnością a kiczem. I ten kicz jest wręcz taki narzucający się. I ja miałem, jeśli chodzi o zmienianie ocen na Filmwebie, to od czasu do czasu mi się zdarza, ale zwykle to nie są jakieś spektakularne zmiany. A teraz to mi się zdarzyło właśnie jak oglądałem Opętanie, bo Opętanie miałem ocenione na 3 wcześniej, a teraz zmieniłem na 8. W takim sensie, że wcześniej w ogóle nie wiedziałem co to jest, co to za film, że to jakieś nieporozumienie, ta Adriani w tym przejściu podziemnym rozbijająca te reklamówki o ściany. Ale jakoś wydaje mi się, że Żuławskiego jest tak, że musisz go trochę lepiej poznać i dopiero wtedy to zaczyna jakiś sens uzyskiwać, te jego filmy. Jak myślisz? Jeszcze chciałem cię zapytać, a jak oceniłeś Szamankę, na jaką ocenę? A Szamanki nie przypominałem sobie teraz. Widziałem kiedyś jakieś fragmenty i nie podobała mi się. Tam właśnie miałem takie poczucie, jak w zasadzie większość widzów chyba, że ten kicz mi się narzucał od początku i jakoś nie wciągnął mnie ten film. Ale myślę, że musiałbym go sobie przypomnieć. Tak, no, to kwintesencja kiczu rzeczywiście. Mi się wydaje, że to jest reżyser
No to twoje porównanie z Lynchem jest trafne, wydaje mi się. Ja miałem okazję kiedyś rozmawiać, ta rozmowa się chyba gdzieś w sieci ukazała, w jakimś w piśmie Creatio Fantastica, to jest taki internetowy periodyk, na temat właśnie kina Lyncha i ta rozmowa trzech pisarzy na temat właśnie recepcji tego kina była zatytułowana Artysta czy szaman? Coś takiego, tak? No, wydaje mi się, że do Żuławskiego można by podobne pytanie jakby zadać odnośnie jego kina, prawda? To znaczy kuglarz czy artysta? Artysta czy szaman? Czy on oszukuje, czy rzeczywiście szuka i jest, nie wiem, no jakąś nową jakością w kinie? Mi się wydaje, że on nie jest nową jakością w kinie, ponieważ wszystko przed nim było, nawet jak się czyta ten jego wywiad Rzekę, gdzie on tam się przedstawia jako prekursora w różnych aspektach, to powiem szczerze, ja mógłbym go skontrować w bardzo prosty sposób, podając liczne przykłady tego, że nie jest pierwszy i nie jest żadnym nowatorem, natomiast jest intuicjonistą, prawda? I to dość interesujące, bez dwóch zdań. Tacy ludzie albo zyskują bardzo wysoką jakość swojego wytworu, albo popadają w kompletną brednię, prawda? To jest pewne ryzyko. I on to ryzyko podejmował. No, za to trzeba go szanować niewątpliwie, że w tych swoich filmach poszukiwał bardzo ekstremalnych, mam wrażenie, emocji, prawda? Próby jakby przedstawienia tego nie w sposób intelektualny, tak jak mówisz. Natomiast a propos twoich notatek i twoich przemyśleń na temat tego filmu, a także moich, my mamy jak najbardziej prawo do tego, żeby interpretować to po swojemu, prawda? Bo dzieło w momencie, kiedy artysta wypuszcza je w przestrzeń publiczną, staje się publiczną własnością i możemy interpretować je na różne sposoby. A im bardziej one są oddalone od intencji twórcy, tak zwana nadinterpretacja, którą ja bardzo lubię, tym lepiej moim zdaniem, prawda? Bo to oznacza, że to dzieło funkcjonuje, działa, pobudza i tak dalej. Tak, tak. Pamiętam, że jest taki artykuł chyba Jonathana Kallera o produktywności nadinterpretacji, że nadinterpretacja właśnie potrafi być bardzo hermeneutycznie owocna. Ja się zgadzam, ale wspomniałem wcześniej o tym, że gdyby Żuławski zobaczył te notatki, to mógłby się zirytować i pewnie tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że on daje nam przyzwolenie na to, żeby te filmy postrzegać tak, jak nam się podoba, bo właśnie w tych wywiadach z Żuławskim to naprawdę było uderzające, że on się irytował, kiedy go pytano, o czym są jego filmy, ale zawsze zachęcał, żeby sobie obejrzeć i sobie zdecydować samodzielnie, o czym te filmy są. I no właśnie przyznam, że dla mnie to jest wyzwanie, bo ja mam takie silne zdolności, o tym zawsze mówię też opisując ten podcast, że ja traktowałem zawsze filmy jako pewne wypowiedzi. Ja się nie znam za bardzo jakby na technikaliach w kinie. Od pracy kamery pewnie będziemy przez chwilę rozmawiać, bo o tym wspominałeś. Ale ja się skupiam na tym, jakby o czym film mówi, jako pewna wypowiedź, taka raczej racjonalna, konstruktywna wypowiedź. I mam też takie inklinacje właśnie filozoficzne. Zawsze do mnie przemawiał bardzo taki cytat z Bogusława Wolniewicza, że filozofia to jest rozplątywanie poplątanych myśli. I ja tak postrzegam jakieś swoje zainteresowania intelektualne. No a mam wrażenie, że z tymi filmami Żuławskiego jest na odwrót, to znaczy, że to jest tak, że on bierze wiele różnych spraw, wiele różnych tematów, jakichś takich fundamentalnych kwestii w ludzkim życiu i splata je w taki gordyjski węzeł. Właśnie trochę tak jak Lynch. I że to jest taka próba, że my mamy takie silne pragnienie rozumienia. To w ogóle jest ciekawy temat jakby w kontekście hermeneutyki, że nasza potrzeba rozumienia to jest taka potrzeba trochę imperialna, powiedziałbym. Ja to tak czasami postrzegam, żeby tak uprzedmiotowić poszczególne obszary rzeczywistości, sprowadzić je do takiej miary, którą my sobie z góry przyjęliśmy i że to jest właśnie taka imperialna działalność poniekąd, a Żuławski jakby wkłada kij w szprychy takich dążeń i mówi, że właśnie się nie powinno w ten sposób robić, że to nie są takie filmy do rozumienia, że ty masz, to się pojawia w tym wywiadzie Rzece, że na przykład Żuławski bardzo cenił Felliniego za to, że filmy Felliniego to miały być spektakle takie do odczuwania na poziomie jakimś intuicyjnym w dużym stopniu. No i on też tak twierdził, że film to ma być spektakl i że spektakl jest w zasadzie najmądrzejszy. I właśnie ja
No ja się muszę mierzyć z tymi filmami. To nie są łatwe seanse, ale myślę, że w tym jest wiele racji, że to jest jakby bardzo sensowna postawa. No można tego bronić. Można bronić takiego intuicjonizmu i jeszcze też myślę, że można tego bronić nawet na takim gruncie filozoficznym, na zasadzie tezy, że w zasadzie jeśli chodzi o najważniejsze rzeczy w ludzkim życiu, takie źródłowe doświadczenia, które Żuławskiego interesowały, to może my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć o nich za dużo w takim sensie racjonalnym, intelektualnym. Może tutaj pozostaje tylko ta ekspresja ludzkich emocji właśnie wymalowana na twarzach i tylko tyle może twórca przedstawić w filmie, a robienie czegokolwiek więcej to byłoby trochę uzurpatorstwo. Jakieś takie odczucia mi się narzucają w trakcie oglądania i na Srebrnym Globie i tych innych filmów. Ty chyba cytowałeś Lyncha, mówiąc o tym imperialnym charakterze naszego rozumienia filmu, tak, że w momencie, w którym próbujemy film zrozumieć, to narzucamy mu własną interpretację. No, tak samo działamy pewnie w życiu codziennym, kiedy funkcjonujemy w świecie, prawda? Kiedy narzucamy pewne narracje, żeby ten świat zrozumieć. Tylko problem polega na tym, że przynajmniej, ale nie tylko w mojej opinii, że jesteśmy tutaj jakby niewolnikami pewnych konieczności, prawda? To znaczy człowiek nie byłby w stanie inaczej w ogóle funkcjonować w rzeczywistości, jak tylko właśnie w ten sposób, że narzuca jakąś narrację, ułatwia sobie funkcjonowanie w świecie poprzez jego rozumienie, być może mylne, prawda? O tym też jest ten film i o tym też pewnie będziemy rozmawiać. Ale gdyby tego nie było, gdybyśmy nie mieli tych narzędzi, no to w ogóle byśmy nie byli w stanie funkcjonować, prawda, jako istoty rozumne. Natomiast co do Lyncha i Żuławskiego, no skoro dostrzegamy to podobieństwo, to wydaje mi się, że można ich tutaj rzeczywiście sparować trochę jako istoty pokrewne artystycznie. Wydaje mi się, że oni jakby próbują przedstawić tajemnicę, prawda, rzeczywistości, istnienia, funkcjonowania człowieka w świecie, religii, wszystkiego, prawda? Natomiast nie próbują tego wyjaśniać. To, tak. Czyli ta klasyczna rzeczywiście takie usiłowanie poznawcze dzieła sztuki, że w sposób trochę jak w kryminale, że jest zagadka, tajemnica i ta zagadka zostanie w końcu rozwikłana. Tutaj to nie ma miejsca w ogóle. To nie jest jakby celem ich sztuki, prawda? Ich celem ich sztuki jest zderzenie człowieka z niezrozumiałym. I co z tego wyniknie, prawda? Koniec, kropka. Nie ma tam rzeczywiście prostych wyjaśnień, nie ma prostych definicji. Tak, i przyznam szczerze, że na mnie to robi duże wrażenie. Wydaje mi się to bardzo uczciwe artystycznie. To przecież wybrzmiewa mocno w tej ostatniej scenie na Srebrnym Globie. Słyszymy ten głos Żuławskiego, który jakby czyta fragmenty scenariusza, których nie udało się zrealizować, a w ostatniej scenie widzimy samego Żuławskiego, który odbija się od szyby i mówi, że ma nadzieję, że dramat tego filmu będzie się splatać z dramatem naszego życia, ale też o tym będziemy pewnie rozmawiać osobno. W tym wywiadzie Rzece są takie fragmenty, gdzie Żuławski twierdzi, że on postrzega rzeczywistość jako takie odbić, jakby taki widok się zwielokrotniał w szybie, właśnie w takim odbiciu. Więc dla mnie ta scena była taka mocno symboliczna, scena domykająca ten film. No i tak, ja jakby szczerze mówiąc to naprawdę doceniam to. Wydaje mi się, że chyba lepiej skonstatować czasami istnienie jakichś zagadek, jakichś problemów, niż próbować mówić coś na siłę. Ale ja też sądzę, i to jest coś takiego, co wyjątkowo mnie interesuje w kinie Żuławskiego, bo kino Żuławskiego, ono jest często interpretowane w takim kluczu politycznym, jakby odnosi się je do jego doświadczeń z życia prywatnego, ale do tej emigracji, do tych tam konfliktów z władzami komunistycznymi i tak dalej. Ale ja sądzę, że taka centralna, jakby centralny punkt uwagi Żuławskiego, on jest skupiony na takiej problematyce metafizyczno-eschatologicznej. I to jest bardzo ciekawe, że w zasadzie u podstaw tych jego zainteresowań tkwi metafizyka. Nawet jak on się odnosi do komunizmu, powiedzmy, jak można szukać jakichś takich analogii, to wciąż on jakby zwraca uwagę na to, że człowiek jest istotą religijną, metafizyczną, taką istotą paskalowską, rozdartą wewnętrznie, skupioną na jakichś takich wewnętrznych zmaganiach, i to wszystko występuje w takim wymiarze właśnie metafizyczno-eschatologicznym. Ja tak to postrzegałem,
To widać przecież na przykład w filmie Na Srebrnym Globie, gdzie w tej ostatniej części filmu Jacek się spotyka z tymi Indianami, szamanami i mówi, że tam wskazuje jakiś inny kierunek. Oni mówią, że nie, tu. I właśnie dla mnie to było uderzające, że na pewnym poziomie te filmy Żuławskiego, one zstępują na taki poziom źródłowy pewnych doświadczeń w człowieku, takich metafizycznych. No i w zasadzie tutaj jest osadzona ta akcja tak naprawdę, więc to jest takie kino no, stricte filozoficzne moim zdaniem, które jakby nawet na samym poziomie konstatowania tych różnych problemów już jest takie bardzo właśnie metafizyczne, egzystencjalne, filozoficzne. Ja bym tego nie separował, tak? To znaczy doświadczeń samego reżysera Andrzeja Żuławskiego od kształtu jego twórczości, prawda? Bo to, o czym mówisz, takie nieukorzenienie tych bohaterów filmu Na Srebrnym Globie jest odzwierciedleniem braku zakorzenienia samego twórcy, prawda? Bo on był jakby rozdarty między dwoma światami. Funkcjonował we Francji, na Zachodzie, był uznanym tam reżyserem, ale uparcie wracał do Polski, prawda? No coś go też trzymało tutaj, coś go tutaj ciągnęło niewątpliwie. Chciał tutaj też robić filmy w języku polskim. No i tutaj ta historia właśnie powstania Na Srebrnym Globie jest no, bardzo znacząca, prawda? I te elementy jakby wtargnięcia cenzuralnego. Ja bym zwrócił uwagę też na to, na pewną symetrię, bo to mi się kojarzy z losami Stanisława Lema trochę. Oczywiście on nie był aż tak rozdartą istotą jak Andrzej Żuławski, ale on również przechodził dość podobne losy mniej więcej w tym samym czasie, ponieważ w latach 80. on wyemigrował na zachód do Austrii i mieszkał w Wiedniu. I tam powstała jego powieść Wyposażenie osobiste, w której on przedstawił zderzenie dwóch światów jakby, prawda? I co ciekawe, no jemu się ten Zachód też za bardzo nie podobał pod wieloma względami. Znaczy oczywiście wydaje mi się, że zarówno Żuławski, jak i Lem, gdyby mieli wybierać, to wybraliby ten zachodni model funkcjonowania i istnienia, ale dostrzegali też liczne jego braki. No wydaje mi się, że właśnie ten brak takiego, nie wiem, no metafizycznego oddechu, prawda? Ten kapitalizm, który trochę pewnie im też doskwierał. No, stosunek Żuławskiego do komunizmu to jest w ogóle bardzo interesujący temat, prawda, sam w sobie. Bo ja mam wrażenie, że on, tak wynika to z jego wypowiedzi, miał sporo sympatii dla tego systemu, ale dla jego źródeł bardziej niż dla tego systemu, który się rozwinął, prawda. Znaczy, mam wrażenie, że na przykład stosunek do chrześcijaństwa jego jest dość podobny. Tak, to znaczy u samego źródła chrześcijaństwo jako pewne przeżycie metafizyczne, jako jakieś szczera reakcja na zło rzeczywistości, na zło świata, prawda? Próba zmiany tego świata to łączy trochę, przynajmniej na początku, w genezie samej, te dwa systemy pojmowania rzeczywistości. No i później to, co się z nich rozwija, prawda? I to zaczyna jakby wyraźnie doskwierać Żuławskiemu. Również na tym poziomie praktycznym, prawda? Bo nie może rozwijać swojego kina w systemie komunistycznym, no, czy socjalistycznym. Tak, myślę, że to takie wątki, o których jeszcze będziemy rozmawiać, bo tutaj przecież chodzi o taki fatalizm, zainteresowanie fatalizmem, które widać w twórczości Żuławskiego, czyli jak pewne wzniosłe ideały tutaj właśnie możemy zestawiać ze sobą komunizm i chrześcijaństwo. Zresztą przecież komunizm, jak Kołakowski pisał w głównych nurtach marksizmu o komunizmie, to pisał o takim elemencie jakimś mesjanistycznym właśnie. I jak to wszystko się degeneruje i jak to się marnie kończy. Ale to jest ciekawe, że właśnie Żuławski miał taką potrzebę, że on był przecież szczerze zafascynowany Polską, polskim romantyzmem przede wszystkim, a z drugiej strony różni inni twórcy wspominali, że Żuławski był tutaj postrzegany jako reżyser francuski, nie reżyser polski, który skończył francuską uczelnię, właśnie tam mógł filmy realizować. A tak naprawdę okazuje się, że on tą Polską, jakby bardziej tej Polski potrzebował niż wielu twórców, którzy
którzy byli tutaj na stałe. I jeszcze ja sądzę, że to jego zainteresowanie romantyzmem też jest bardzo takie intrygujące i odświeżające, bo ten polski romantyzm jest często postrzegany przez taki pryzmat polityczny, a u Żuławskiego znowu przez pryzmat metafizyczny, powiedziałbym. Jako taki jakiś bunt, ale nie bunt polityczno-dziejowy, tylko bunt właśnie taki metafizyczny. Ale to prawda, że od tych skojarzeń też autobiograficznych nie można uciekać, bo na przykład te jego rozstania, rozstanie z Małgorzatą Braun, jak przecież ono występuje i w filmie Opętanie, tam widzimy te książki na temat buddyzmu na półkach, ale tutaj też jest taki motyw w filmie Na Srebrnym Globie, gdzie Marek jakby przyznaje, że tam kobieta, z którą on się spotyka, mówi o tym, że on jest jakby straumatyzowany po rozstaniu i że ona, ta jego była partnerka, była piękna i sławna. I on przyznaje, że tak. I wiemy, że on jakby realizował ten film w okresie, w którym właśnie jakby stracił rodzinę i czuł się taki straumatyzowany i pogrążony w jakimś depresyjnym stanie. O tym też ten film Kuby mi kurde opowiada. Okej, ale idąc za twoją sugestią, może przejdźmy pokrótce do tej fabuły. Chociaż to jest coś takiego, co ja chyba podświadomie odwlekałem. Bo zwykle myślę, że jestem w stanie jakoś tam skrótowo zrekonstruować tą fabułę, a tutaj mam problem z tym. No ale wydaje mi się, że podstawą jest podzielenie tego filmu na trzy części, że to jest coś takiego, o czym trzeba pamiętać, żeby jakoś go sobie w głowie uporządkować. No i tak, ta pierwsza część filmu to jest historia, która opowiada o tym, że grupa astronautów wyrusza na jakąś inną planetę. Wśród nich jest Jerzy, który wszystko, jak się okazuje, relacjonuje. Ta grupa astronautów przybywa na miejsce. To jest taka planeta, która jest bliźniaczo podobna do Ziemi i oni chcą tam założyć nową cywilizację. I jakby to jest zwykle przedstawiane jako jakaś parafraza Starego Testamentu, Księgi Genesis, czyli właśnie jakby nowe zakładanie cywilizacji. I no i jakby może abstrahując od szczegółów, te szczegóły pewnie będą w kolejnych fragmentach naszej rozmowy dochodzić do głosu. To chyba tyle można powiedzieć. Druga część z kolei to jest historia Marka, a Marek jest ukazany jako zbawiciel, który przybywa na tą planetę. Mijają lata, w ogóle te wszystkie wydarzenia, one są rozpięte na skali czasu z takimi dużymi odstępami. Nie wiemy w zasadzie, jak długo to trwa. W każdym razie widzimy, że na tej planecie istnieje już pewna cywilizacja. Są tam bracia wyczekujący, tak zwani. Przylatuje kolejna rakieta w to samo miejsce, z niej wysiada Marek. I Marek jest postrzegany jako zbawiciel. Ci schodzi z gór, ci bracia wyczekujący go widzą i uznają go za Mesjasza. No i to jest z kolei jakby odniesienie do Nowego Testamentu. I potem widzimy, że to jest taki świat, który jakby jest podporządkowany rządom szernów, którzy uczynili z ludzi niewolników. No i Marek staje na czele takiego buntu przeciwko temu, jako właśnie przywódca tej społeczności. No i potem jakby te jego losy kolejne kształty przybierają i też widzimy, jak się degeneruje ta cywilizacja, jak zmienia się stosunek tej ludności do Marka. No i trzecia część, tak najbardziej skrótowo, to jest część, z którą ja mam największy problem. Nie wiem, jak ty byś powiedział, czego ona dotyczy, ale tutaj obserwujemy losy. Z jednej strony widzimy inną grupę astronautów i wśród nich Jacka. I to są tacy astronauci, którzy wysłali Marka na tą inną planetę. Mówią, że w pewnym dialogu oni mówią, że wysłali go tam, żeby być w stanie lepiej się kochać i czekają na jakieś wieści od Marka, ale nie otrzymują ich. I widzimy tutaj Jacka, który też ma jakieś takie rozterki egzystencjalne. I równolegle to splata się ze scenami wciąż jakby z życia Marka. Widzimy Marka już po drugiej stronie morza, który walczy z szernami, stoi na czele jakby wyprawy za morze. O tym też pewnie będziemy mówić. Może wypada jeszcze wspomnieć krótko, kim są ci szernowie, że to są takie istoty, które wyglądają jak ptaki, mają skrzydła, mają oko na czole i one właśnie żyją... Po prostu obcy, tak, którzy żyli na tej planecie. Tak, tak, one pochodzą jakby z drugiej strony morza, ale w tej drugiej części filmu one już jakby panują nad ludzkością. I ci szernowie, oni są właśnie taką figurą bardzo wieloznaczną, bo nie wiadomo, czy oni istnieją tak naprawdę, czy to jest tylko jakiś taki mroczny pierwiastek ludzkiej natury, jakiś taki cień jungowski. I właśnie jak Marek się konfrontuje z szernem, to można to odnieść
można to zinterpretować w taki sposób, że to jest w zasadzie w takim kluczu gnostyckim, taka konfrontacja z samym sobą. No i kurczę, tych wątków tutaj występuje sporo. Jak myślisz, jakoś to trafnie opisałem? Co byś jeszcze podkreślił? Ja bym dodał tak, że jest to oparte na trylogii Dziadka, tak, Andrzeja Żułaskiego, czyli Jerzego. I co różni te dwa utwory? Różni to, że na Srebrnym Globie to był Księżyc. W czasach oczywiście, kiedy pisana była powieść, to był początek XX wieku, przypuszczano, że być może na Księżycu można przeżyć, że tam jest atmosfera. I o tym jest ta, o tym między innymi jest ta opowieść. Natomiast tutaj mamy do czynienia właśnie z jakąś inną planetą, prawda? Z jakimś takim miejscem. Nie do końca moim zdaniem jest to sprecyzowane. Ten film w ogóle nie jest sprecyzowany. Mam wrażenie, że Żułaski w odróżnieniu od swojego Dziadka nie był precyzyjnym twórcą w sensie no, takiego bardzo scjentologicznego przedstawiania rzeczywistości empirycznego. Dla niego chyba nie ma wielkiego znaczenia, czym jest ta planeta. Ważne, że ona jest i to, co tam się dzieje, prawda, jest jakby najistotniejsze. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że jest to film potrzaskany. Tak? Znaczy w tym sensie, że my nie znamy do końca. Mam wrażenie, że sam Żułaski również tego nie wie, bo jak wiadomo, no, proces powstawania dzieła często na bieżąco wprowadza bardzo wielu różnych poprawek artystycznych. On się opiera, kiedy tam, bo są tam te obszerne fragmenty, kiedy on wypełnia brakujące części, prawda? Bo trzeba pamiętać, że ten film został, jego realizacja została przerwana na początku lat 70, w połowie lat 70. I potem do tej realizacji po 10 latach, po dekadzie, Żułaski wrócił, ale wrócił w ten sposób, że po prostu udało mu się cudem zebrać materiały, zmontować, co zostało, prawda? A brakujące części wypełnił właśnie czytając z offu sam Żuławski fragmenty scenariusza. I moim zdaniem ten scenariusz mógł jeszcze ulec zmianie. To nie była ostateczna wersja. Więc wydaje się, że no, trudna jest ta rekonstrukcja. Wydaje mi się, że w miarę dobrze się wywiązałeś z tego zadania. Natomiast no tam są różne elementy niezrozumiałe do końca, prawda? Rzeczywiście no można to podzielić na te trzy części. Ta trzecia rzeczywiście jest najbardziej niejasna, no bo wydaje mi się, że ona jest w najmniejszym stopniu wypełniona treścią po prostu fabularną, bo nie zdążył tego Żułaski zrobić do końca. Tak się nad tym zastanawiałem, czy ta niepełna wersja filmu nie działa na jego korzyść, tak? Znaczy właśnie z tego punktu widzenia się zastanawiałem, że gdyby Żułaski zrealizował tak, jak chciał ten film, czy on nie byłby mniej ciekawy, mniej pobudzający wyobraźnię? Bo my w tej chwili rzeczywiście działamy trochę tak, jak mamy taką skłonność, nasz gatunek chyba ma, że my uwielbiamy dokładać te kostki puzzle. Jak są brakujące miejsca, to my je sobie wytwarzamy i wstawiamy i produkujemy pewne treści. I ten film tak działa, prawda, że wręcz można to potraktować hobbystycznie trochę, że można powypełniać te puste miejsca i tam powkładać przeróżne treści. Mhm. I ta niejasność tego dzieła, mam wrażenie, że działa trochę na jego korzyść. Tak, ja zdecydowanie mam takie wrażenie. Właśnie nawet tak sobie myślałem, że taką tezę chciałbym postawić, że ten film w obecnym kształcie jest lepszy w jakimś tam sensie, niż gdyby był ukończony. Ja mam takie wrażenie, bo on właśnie, gdyby był ukończony, to myślę, że byłby jednym z wielu filmów i on jakby, teraz jest tak, że go spowija taka aura jakiejś tajemniczości, ale też to, że on jest, bo on jest przerywany takimi scenami, Żuławski czyta z offu właśnie fragmenty scenariusza, a my widzimy fragmenty miast, widzimy jakieś różne widoki, cmentarz, ulice i tak dalej, takie zdjęcia z samochodu, w ruchu, z marszu, z schodnika i kurczę, no nie wiem, no to się wydaje takie niepozorne, ale to jakoś mocno oddziałuje. Właśnie wydaje mi się, że ten film w pewnym sensie się domyka, bo też w twórczości Żuławskiego jest coś takiego, o tym będziemy może zaraz mówić, bo musimy porozmawiać o formie i jakby z kamerą u Żuławskiego jest tak, nie wiem czy się zgodzisz, ale wydaje mi się, że to się rzuca w oczy, że ta kamera nie jest ukryta, tylko jest widoczna, że ty zawsze widzisz, że kamera jest uczestniczką zdarzeń. I tutaj też jest tak, że to jest taki film,
w rezultacie samoświadomy w pewnym sensie, który wie, że jest filmem, wie, że jest pewną konstrukcją i to taką konstrukcją niedokończoną. I właśnie sądzę, mówiłem, że w ostatniej scenie filmu na Srebrnym Globie Żuławski mówi, że ma nadzieję, że dramat tego filmu będzie się splatać z dramatem naszego życia, że właśnie to jest zawsze, nie wiem, no życie jakby nie przebiega zgodnie z planem, nie jest w pełni zrealizowane w taki sposób, jaki my sobie wymarzyliśmy. I tutaj z realizacją tego filmu jest podobnie. Ja odnoszę wrażenie, że on zyskał taki legendarny charakter właśnie w związku z tym. Jest trochę tak, jak mówisz. Ale to też prawda, że tutaj jest wiele tych różnych niejasności. Jeśli chodzi o te planety, to ja nie byłem w stanie się rozeznać. Właśnie musiałem w skupieniu ten film oglądać, wypisywać sobie jakieś różne rzeczy, ale właśnie wydaje mi się, że tutaj jest Żuławski podsuwa nam ten trop takiego świata odbić, że to są takie światy, które się zwielokrotniły, bo my jakby widzimy w pierwszej scenie astronautów, nie widzimy, na jakiej oni są planecie. Widzimy, że oni dostają komunikat, dostają materiały od Jerzego, gdzie mogą śledzić tą jego historię w pierwszej części filmu, która się rozgrywa na innej planecie, tej planecie, gdzie właśnie są osadzone wydarzenia przede wszystkim, ale też słyszymy w różnych dialogach o starej Ziemi. Ja odnosiłem wrażenie, że to jest tak, że tych planet jakby mogło być już wiele i w ogóle mogło być wiele takich prób założenia tej cywilizacji od nowa, że to nie jest tak, że to jest pierwsza próba, tylko być może Żuławski to pojmował w takich kategoriach teorii wiecznego powrotu Fryderyka Nietzschego, że to jest coś takiego, co się wciąż mogłoby powtarzać, że kolejna planeta, kolejna próba założenia cywilizacji od zera, oparcia się na jakichś takich konstruktywnych instynktach w człowieku i kolejne porażki. I jakby to pytanie, które w zasadzie jest takim pytaniem, wokół którego ogniskują się te pozostałe. Dlaczego jest tak, że no, że te ludzkie dążenia się degenerują. Dlaczego jest tak, że ludzie nie potrafią stworzyć tej cywilizacji, religii w jakiś zdrowy sposób, pomimo tego, że chcą, że jakby mają niby predyspozycje? Dlaczego to wszystko się kończy źle? No ja bym chciał o tej formie trochę. Co sądzisz? Bo to pytanie, które zadałeś, wydaje mi się no, niezwykle istotne. To jest na bardzo szeroki temat dyskusja. Ta forma tego filmu wydaje mi się nadzwyczajna. Szczególnie w ogóle ten pierwszy pomysł, prawda? Jak się zastanawiałem, czy były takie filmy przedtem. No były. No, był Śmierć na żywo, według książki Comptona, taki film science fiction, w którym, tylko że to polegało na czymś innym. To polegało na tym, że umierającej kobiecie wszczepiono w oko kamerę i ona obserwuje rzeczywistość i jest obserwowana, jakby ten proces umierania staje się show, prawda? Czyli ten element widowiska. To było rzeczywiście wcześniejsze i ten film był wcześniejszy, ale no, ta kamera jest taka, przypomnijmy, no, kosmonauci, którzy przybywają na obcą planetę, mają kamery w swoich skafandrach, i one są włączone i po prostu rejestrują wszystko wokół siebie. Kamera jest rozedrgana, wygląda tak, jak było to kręcone z ręki, prawda? Tak jak w tym słynnym manifestie Dogmy, który był znacznie później, w którym właśnie to miało polegać na tym, że w ten sposób uzyskujemy ten efekt takiego realizmu sztuki. I on tutaj jest, prawda? To znaczy, wydaje mi się, że Żuławski jest jednym z prekursorów tego typu. Potem to stało się męczące również w horrorach, prawda? Ten zabieg był nadużywany, ale tutaj to jest świeże, to jest znakomity pomysł, moim zdaniem. To jest po pierwsze, ale po drugie, tam jest ten, co mi się też strasznie spodobało, ale też wydaje mi się, że tutaj Żuławski nie był pierwszy, bo był taki film Lestera zatytułowany Trzej Muszkieterowie i Czterej Muszkieterowie. To był taki przygodowy film na podstawie Dima. Tam było niesamowite to, że Lester próbował zarejestrować tło w sensie takim, że tam oczywiście dzieją się niezwykłe rzeczy. Muszkieterowie dokonują wielkich czynów bohaterskich, ale gdzieś tam jakiś parobek przechodzi, tak patrzy na to i coś głupiego mówi, prawda? Tam jakieś rozmowy są, praczki ze sobą rozmawiają i to tło jest rejestrowane i on uzyskuje taki element panoramy. Tutaj jest ten sam element. Znaczy w momencie, kiedy oni wszystko rejestrują, to rejestrują też zupełnie przypadkowe rzeczy, prawda? I ten szum tam jest, to mi się strasznie podobało.
I oczywiście ten moment, w którym stary człowiek, tak, znaczy jeden z tych astronautów będzie tym takim późniejszym Mojżeszem, Trela odgrywa tę postać, zresztą znakomicie, mówi do kamery, że rejestrowanie jest jedynym sensem, moim własnym sensem, prawda? I nad tym się też zastanawiałem, prawda? To znaczy, to jest moim zdaniem jakiś manifest samego twórcy filmu, że twórca, może element też samokrytyki, tak? To znaczy, twórca nie pokazuje rzeczywistości taką, jaka ona jest, bo my możemy przypuszczać, że bohater, ten Jerzy, być może zmontował trochę ten materiał, prawda? No to tak wynika jakby z tej jego deklaracji, że on pokazuje swoją prawdę. Znaczy, z jednej strony oczywiście pokazuje swoją prawdę, bo pokazuje ją przez pryzmat kamery, którą sam nosi, ale z drugiej strony on jest interpretatorem tej rzeczywistości, tak? To może być jeden z tych takich, nie wiem, no, twórców Pisma Świętego, późniejszego dogmatu, który zostanie uznany bądź nieuznany przez instytucję religijną, prawda? Ale on Tak. pokazuje nam swoją prawdę na temat rzeczywistości. Żułaski też pokazuje nam jednak swoją prawdę na temat rzeczywistości, prawda? Czyli ona nie ma charakteru obiektywnego, ona jest skrajnie subiektywna. I mam wrażenie, że on to uzyskuje właśnie poprzez formę, tak? Znaczy właśnie poprzez ten zabieg formalny z tym kamerowaniem bezustannym. To było bardzo świeże, bardzo fajne, naprawdę. Na wielu różnych poziomach to mi się bardzo podobało. Tak, chociaż podkreślmy, jeśli chodzi o tą pracę kamery, że ten film jakby w toku swojego rozwoju ta kamera się uspokaja coraz Tak, bardziej. To znaczy tak. ona początkowo jest taka bardzo rozedrgana, a potem staje się coraz bardziej statyczna w tych kolejnych częściach. I tak, na mnie to robiło też ogromne wrażenie. I ciekawe jest to, że ja miałem takie odczucia, że ten film to musi być jakiś film wysokobudżetowy. Chyba wiele osób ma takie wrażenia. A tak naprawdę tak nie było. Na niego nie było zbyt wielu pieniędzy, a właśnie jakoś dzięki tej pracy kamerą, dzięki pracy kamery, Żuławski był w stanie uzyskać taki efekt. I ja miałem wrażenie, że ta kamera, no jakby to, że ci bohaterowie filmują siebie, że jakby my widzimy to, co zarejestrował Jerzy, to jest jedno, ale ta kamera, ona czasami się gdzieś tam znajduje w jakichś trawach, jeden z astronautów odkłada ją gdzieś w trawę, albo na przykład widzimy jakieś takie zbliżenia, jakieś takie detale na ludzką twarz, nagle. Wydaje mi się, że ona bardzo skutecznie buduje taką intymność, która dla mnie była poruszająca, ale więc takie wrażenie jakiegoś takiego dokumentalnego zapisu jest tutaj obecne, ale jednocześnie właśnie widzimy coś takiego, o czym też wspomniałem, o czym mówił sam Żuławski, że ta kamera jest uczestniczką wydarzeń. Jest taki fragment z tego wywiadu Rzeki, który sobie wypisałem, gdzie Piotr Kletowski mówi do Żuławskiego, a propos trzeciej części nocy, ale wydaje mi się, że to się odnosi też w dużym stopniu, czy my możemy to odnieść do filmu Na Srebrnym Globie. Mówi w ten sposób: film ma swój gorączkowy rytm, podkreślany jeszcze takimi pasażami realizowanymi za pomocą ruchomej, rozedrganej kamery. I to powoduje, że cały ten film można interpretować jako obraz rzeczywistości postrzeganej oczami człowieka, który jest właśnie w stadium delirycznym. I Żuławski odpowiada: kamera jest jednym z bohaterów filmu. Przecież nie czym innym się to robi, nie kto inny patrzy, nie co innego patrzy, jak kamera. Kamera jest absolutnie jednym z aktorów. Więc właśnie ja mam takie wrażenie, że ta kamera jest widoczna, że my pamiętamy o niej, że ona jest uczestniczką wydarzeń i to jest interesujące, ale też ten montaż. Żuławski wspomina w tym wywiadzie, że to była jedna z jego specjalizacji, montaż właśnie. I to jest ciekawe, jak właśnie montaż, że to jest jakby język filmu, jak właśnie kluczowy jest montaż w kinie przecież. Ja ostatnio sobie przeglądałem jakieś materiały o tej sowieckiej szkole montażu, o Eisensteinie, jak to wyglądało, że właśnie jakby montaż decyduje o tym, czym jest film tak naprawdę. Można tą samą historię zmontować na wiele różnych sposobów. Ostatnio też słuchałem podcastu Spoilermaster o filmie Brazil Terry'ego Gilliama. Nie wiem, czy znasz tą historię, że ten film był w dwóch wersjach producenckiej i Gilliam walczył o swoją autorską wersję i że to w zasadzie są dwa filmy i wszystko zależało od tego montażu i montaż może jakby dowolną historię ukształtować w jakiś określony sposób. No i tutaj tak jest, że właśnie ten subiektywizm tej percepcji Jerzego się narzuca w
tych kwestiach montażowych również. A propos jeszcze tego, tej formy filmu, to tego, o czym mówiłeś. No, montaż jest rzeczywiście interpretacją. Ja mam wrażenie, że to jest właśnie w tej wypowiedzi starego człowieka Jerzego pokazane, prawda? Że on może być tym montażystą ostatecznym historii, ortodoksji jakiejś, być może przyszłej. Natomiast, no, że montaż jest formą komunikowania i można go różnie ustawić, że można różne filmy zrobić, no to widać też w literaturze, prawda? Te słynne takie metaliterackie eksperymenty Cortazara, Gra w klasy, że masz powieść, która jest linearnie napisana i możesz ją przeczytać linearnie, ale możesz ją też przeczytać według klucza. Masz zupełnie inną historię, prawda? To jest montaż, tylko że właśnie w dziele literackim. Natomiast ja chciałem też podkreślić, że jak istotny w kinie jest pomysł, prawda, na film. Bo w kinie polskim zawsze się narzekało na brak budżetu. Jak robić kino science fiction, skoro nie mamy pieniędzy? Nie można, prawda? To jest niemożliwe. Nie da się zrobić dobrego filmu. Można, prawda? Żuławski to udowodnił, ponieważ miał pomysł właśnie na montaż, właśnie na sposób filmowania, przedstawiania rzeczywistości. Można, no jest słynne dzieło Alphaville Godarda, prawda? Które jest po prostu kręcone w Paryżu nocą, prawda? I to jest tak nakręcone, że wygląda jakby to była obca planeta, ponieważ odpowiednio trzeba ustawić kamerę. Pomysł jest o wiele ważniejszy niż budżet. No, kostium w filmie, scenografia w tym filmie, Wieliczka jak zagrała, prawda? Wspaniale. No coś niesamowitego moim zdaniem, jak on to wszystko wykorzystał. I moim zdaniem na przykład no, taka Duna Lyncha jest mocno oparta scenograficznie na rozwiązaniach Żuławskiego, bo akurat rzeczywiście Lynch był po Żuławskim, prawda? Natomiast no, to, co tam mówił Żuławski w tym wywiadzie, że wzorowali się prawdopodobnie na nim Tarkowski i Kubrick, no to już była gruba przesada, no bo sam no, po prostu oni wcześniej te filmy swoje robili niż on, ale mniejsza o to. No, mi się wydaje, że to był naprawdę wynalazca, jak na polskie warunki, to też podkreślmy. W Polsce da się zrobić bardzo interesujące widowisko science fiction bez pieniędzy praktycznie. Myślę, że tak, ja się zgadzam z tym, też szczególnie w związku z moją fascynacją kinem rumuńskim, bo właśnie to mnie uderzało w tym kinie rumuńskim, że nie mają tam często zbyt wielu pieniędzy na realizację tych filmów, ale one są moim zdaniem dramaturgicznie fantastyczne i właśnie jakby ja sądzę, że, no, że to jest przecież kluczowa sprawa w kinie, że się buduje to wrażenie scenariuszem, jak w filmie Sierra Nevada powiedzmy, to zawsze na mnie robiło wrażenie, mamy taki wątek, że rodzina czeka na obiad, na stypę, już nie pamiętam dokładnie, i cała dramaturgia jest zbudowana poprzez takie oczekiwanie na jedno konkretne wydarzenie i to w zasadzie w sensie dramaturgicznym może być dowolne wydarzenie, jeżeli to się napisze dobrze. A czasami mamy jakieś takie filmy, nie wiem jaki masz stosunek do tych nowych części Gwiezdnych Wojen, ale ja się czułem w kinie naprawdę totalnie znudzony, bo tam jakby jedna bitwa się kończy, zaczyna się druga bitwa od razu, ale to nie ma struktury dramaturgicznej według mnie, więc to było ciekawe, że można mieć takie kumulacje wydarzeń, ale samo kumulowanie wydarzeń, ono nie podtrzymuje uwagi widza. Więc ja się jak najbardziej zgadzam z tym, że, no, że chodzi o to, jak ta historia jest napisana i jaki się ma pomysł na to. To przykład z innej beczki zupełnie, ale teraz też się trochę przygotowuję do rozmowy na temat Jima Jarmusza, filmu Kawa i papierosy, i sobie przypominałem stare filmy Jarmusza, Nieustające wakacje. I taki film, który w zasadzie nie miał budżetu, no miał jakiś minimalny budżet i tam poniekąd nic się nie dzieje, ale dla mnie to też jest świetny film, który jakoś tam rezonuje ze mną bardzo i sądzę, że to też się wszystko opiera na tym. Ale jeszcze jedno zdanie też a propos tego, co powiedziałeś, że Jerzy mówi o tym, że jakby sens jego życia się sprowadza do tego rejestrowania wydarzeń. Wydaje mi się, że to jest takie bardzo autobiograficzne i o tym w tym filmie Ucieczka na Srebrny Glob mówi syn Andrzeja Ksawery, że o tym jak się jego rodzice rozstawali, że mieli różne sprzeczne skłonności. Mówi, że mama buddyzm, a tata artyzm. I to właśnie warto podkreślić, że Żuławski, Andrzej Żuławski to była przecież taka filozofia artyzmu właśnie, jakby sens życia się w tym wyrażał, takie można wrażenie odnieść w takim rejestrowaniu rzeczywistości, po prostu tym konstatowaniu tych różnych problemów, tajemnic, o którym rozmawialiśmy na początku.
ja uważam, zawsze mówię, że w twórczości najważniejsza jest wyobraźnia i talent, prawda? Jak się to ma, to ma się wszystko właściwie. Budżet, pieniądze nie są aż tak bardzo potrzebne. No są potrzebne oczywiście w kinie science fiction szczególnie, ale jak ustawić kamerę, jak mieć pomysł? No, mi zawsze przychodzi wtedy na myśl ta słynna historia z Orsonem Wellesem, który kiedy kręcił swój film zatytułowany Obywatel Kane, nie miał w ogóle pojęcia o tym, co to jest reżyseria, co to jest kręcenie i tak dalej. No i miał jakiegoś takiego starego operatora, kamery, który mu pomagał. I w pewnym momencie on chciał uzyskać efekt, żeby kamera od dołu filmowała postać. No ale to było niemożliwe technicznie. Znaczy, no, ten operator mówi, tego się nie da zrobić. No, jak nie da się zrobić? Dajcie mi kilof. Wziął kilof i zaczął rozwalać podłogę. Zrobił dziurę w podłodze, tam włożono kamerę i można było... To jest właśnie ten sposób myślenia. Nie ma rzeczy niemożliwych, prawda? Jak się ma wyobraźnię, nie ma rzeczy niemożliwych. Tak, tak. A propos filmu Obywatel Kane, słyszałem, że to było tak, że Orson Welles oglądał też Diligence Johna Forda, tam chyba 40 razy z jakimiś różnymi asystentami, technikami i prosił, żeby każda kolejna osoba mówiła o różnych aspektach tego filmu i że w ten sposób się uczył rzemiosła. Okej, może przejdziemy już do takiej merytorycznej strony bardziej tego filmu, co abstrahując od formy. Ja chciałem na początek w dwóch zdaniach tylko wspomnieć o tym tekście, o którym ci mówiłem, który ci przesyłałem, Wilhelma Reicha pod tytułem Mordercy Chrystusa, bo ja jakby jak usiadłem do tego filmu, do robienia sobie notatek, do filmu Na Srebrnym Globie, to się starałem tam jakby wysupłać jakieś takie inspiracje filozoficzne, przejrzeć te książki, które mogły inspirować Żuławskiego. Przeglądałem Teilharda de Chardin, o którym będę krótko mówić, Plotyna, o Katarach, coś tam sobie poczytałem. To są takie inspiracje, o których on wspomina, ale wspomina też właśnie o Wilhelmie Reichu. I właśnie o tym nie chciałbym długo mówić, ale może powiem, że jakby według mnie pierwszy rozdział tej książki pod tytułem Mordercy Chrystusa, pierwszy rozdział pod tytułem Pułapka, to jest naprawdę znakomity klucz interpretacyjny, żeby zrozumieć, o co Żuławskiemu chodziło. I ja jakby polecam przeczytać ten tekst i myślę, że on pozwala wiele różnych tematów zrozumieć. I chciałem przeczytać je dwa fragmenty, które tutaj się pojawiają na samym początku, tak pisze Reich. Przez wieki działało w ludzkim społeczeństwie coś, co udaremniało każdą próbę rozwiązania wielkiej zagadki, dobrze znanej wszystkim wielkim przywódcom ludzkości od kilku tysięcy lat. Dlaczego człowiek rodzi się wolny, a mimo to żyje jak niewolnik? Nie znaleziono dotąd zadowalającej odpowiedzi. W ludzkim społeczeństwie musi tkwić coś, co uniemożliwia postawienie tego pytania w taki sposób, by uzyskać właściwą odpowiedź. To jest jeden fragment i właśnie może powiem krótko, że Mordercy Chrystusa to jest taka książka, gdzie Reich pisze o tym, że ludzie jakby skupia się na takich wewnętrznych paskalowskich rozterkach, które człowiek ma w sobie, i pisze o tym, tak upraszczając, że człowiek czuje, że obok niego istnieje jakaś prawda, że istnieje jakieś pulsujące życie, ale z jakiegoś powodu ludzie są jakoś wykorzenieni z istnienia i żyją w jakiś taki niepełny sposób. Czują, że mogliby żyć pełnią życia, ale są uwięzieni w jakiejś pułapce, trochę tak jak w platońskiej jaskini, jakby jakąś namiastką egzystencji żyli. I Reich pisze o tym, że ucieleśnieniem takiego żywego życia był Chrystus, że możemy go w ten sposób postrzegać i że zagadką jest, dlaczego ludzie zdecydowali się zabić Chrystusa. I w takim tonie fatalistycznym Reich zwraca uwagę na to, że niezależnie od tego, kiedy Chrystus by się pojawił na ziemi, to on zawsze by został zamordowany. W związku z tym, że w ludzkiej naturze tkwi coś tak paradoksalnego, że ludzie jakby z jednej strony pragną uciec z tej pułapki, a z drugiej strony robią wszystko, żeby w niej pozostać. I wokół takiej zagadki koncentrują się te jego rozważania Reicha. I tutaj jeszcze jeden fragment, taka lista, gdzie Reich pisze o tym, pisze oto elementy wielkiej zagadki, wokół której skupiają się potem te jego rozważania. I pisze w ten sposób. Człowiek rodzi się równy, ale nie żyje równy. Człowiek jest twórcą wielkich nauk, lecz osiągnięcia każdej z nich zwróciły się przeciwko niemu. Człowiek jest synem Boga, stworzonym na jego podobieństwo, a mimo to jest grzeszny, jest ofiarą diabła. Jak mogą istnieć diabeł i grzech, skoro jedynie Bóg jest twórcą wszelkiego stworzenia? Ludziom nie udaje się prowadzić życia moralnego, zgodnego z nakazami Twórcy.
Ludzkość jest niszczona wojnami i wszelkiego rodzaju zbrodniami od początku pisanej historii. Nie powiodła się żadna próba usunięcia tych plag. Ludzkość utworzyła wiele różnych religii. Każda z nich przeobraziła się w kolejne systemy zakłamania i represji. Ludzkość atakowała każdy okruch nadziei i wiedzy. Jednak po 3000 tysiącleciach poszukiwań, niepokoju, wewnętrznego rozdarcia, zabójstw za herezję i prześladowań za rzekome występki osiągnęła niewiele więcej niż kilka uogólnień dla drobnej swej cząstki. No i to tyle. Te dwa fragmenty chciałem zacytować. Jak myślisz? Mi się naprawdę narzucało od pierwszych stron tego tekstu, że właśnie dobrze jest to przeczytać i potem przez ten pryzmat spojrzeć na srebrnym globie, że jakby jest tak, że taka pułapka i taka wielka zagadka to jest coś, do czego się odnoszą ci bohaterowie filmu. Tak, tylko że ja bym powiedział, że to jest wielki temat filozofii, wielki temat literatury, wielki temat sztuki, prawda? To takie rozdarcie człowieczeństwa, ten taki dualizm, który rzeczywiście już od czasów co najmniej, a wydaje mi się, że znacznie wcześniej to miało pewnie miejsce, Platona, rysuje się bardzo wyraźnie, że człowiek jest istotą, która rzeczywiście jest stworzona do wielkich rzeczy, a robi rzeczy małe bardzo często, prawda, że ma w sobie ten element poszukiwania szerszego oddechu, metafizyki, swobody, wolności, że mógłby spróbować stworzyć przynajmniej społeczeństwo wolne od, nie wiem, od jakichś przesądów i prześladowań, natomiast tego nie czyni z jakiegoś powodu, jakby ta... jest jakaś pieczęć w rzeczywistości, jak ja to nazywam, prawda? Znaczy są jakieś ograniczniki, które nieustannie nam nie pozwalają, być może są w naszej naturze, trudno powiedzieć. Oczywiście gnostycy by powiedzieli, że odpowiada za to budulec tego świata i jego natura, prawda? To znaczy my zostaliśmy na skutek jakiegoś naszego zaniechania czy błędu w akcie stworzenia wytworzeni w taki sposób, że funkcjonujemy tęskniąc za czymś pięknym, za czymś wielkim, ale jesteśmy stworzeni do rzeczy małych, ponieważ jesteśmy stworzeni z materii, a materia ma w sobie taką właśnie skłonność. Sam budulec człowieka determinuje go do małości niestety, prawda? I to nas rozrywa, tak? I tych bohaterów również. Wydaje mi się, że jak się czyta wypowiedzi Żuławskiego, jego to strasznie wkurza, prawda? On jest takim facetem, który jest nieustannie napędzany jakąś taką negatywną emocją w związku z kondycją człowieka, czy z kondycją społeczeństwa, która wydaje mu się rzeczywiście tragiczna, a te odpowiedzi, które dała filozofia, religia, wydają mu się niezadowalające, prawda? Ani chrześcijaństwo, ani komunizm, ani kapitalizm, ani socjalizm, ani inne systemy polityczne nie dają zadowalających odpowiedzi na to pytanie. Nie wiem, jak przyglądasz się tym najnowszym jakimś trendom filozoficznym w postaci na przykład posthumanizmu, to tam mamy rezygnację z dualizmu, prawda? Znaczy, tam się mówi wprost, jeżeli chcemy, żeby człowiek się uspokoił, trzeba go uprościć, tak? Znaczy, trzeba mu coś tam odciąć. To jest trochę, tylko że mi się to wydaje takie myślenie na takiej zasadzie, że nie możemy wejść na jakiś szczyt, na jakąś górę, więc co możemy zrobić? Obetnijmy sobie nogi, prawda? Nie będziemy mieli problemu, w ogóle nie będziemy się nad tym zastanawiać. Żyjmy sobie w tej dolinie spokojnie i tyle, i nie marzmy o tym, nie będzie nas tam ciągnęło, prawda? To też nie jest żadna odpowiedź moim zdaniem, żadna odpowiedź, przynajmniej mnie nie zadowala absolutnie. I to rozrywa również oczywiście tę rzeczywistość tej opowieści i bohaterów tam funkcjonujących. Tak, myślę, że Żuławski by się zgodził z tym, o czym powiedziałeś, bo właśnie u niego ten motyw występuje. On nawet pamiętam, że w tym wywiadzie mówi o tym, że Na srebrnym globie to jest film o tym, że jak człowieka zredukujemy do pewnej biologii, tą biologię widać w ostatnich scenach, kiedy ludzie są ponabijani na te pale, to że człowiek ma w sobie coś takiego, że wytwarza jakąś antybiologię i on postrzegał człowieka jako istotę, która tworzy jakiś świat abstrakcji, świat wartości, wznosi się na jakiś wyższy poziom i też często podkreślał przecież to, że w jego twórczości występuje taki motyw właśnie dualizmu, rozdwojenia,
że człowiek może być zakorzeniony w tym świecie biologicznym, ale jakby też dąży do jakiegoś innego świata. No tutaj mi się narzucał właśnie ten Pascal i takie na przykład sformułowanie, że człowiek to jest wydziedziczony król, ktoś taki, kto ma w sobie jakąś taką źródłową tęsknotę. Nie wiadomo skąd ona się bierze, nie wiadomo do czego ona prowadzi, ale człowiek, ten motyw też przecież w filmie występuje, żyje w świecie immanencji, jakby miał jakieś pragnienie transcendencji, jakby chciał dotrzeć na tą drugą stronę morza, tutaj tak symbolicznie ukazaną, i odkryć jakąś prawdę. O tym też mówią znajomi Żuławskiego, że on się interesował gnozą, katarami, właśnie taką pesymistyczną wizją rzeczywistości, takim przekonaniem, że materia to jest coś złego, pesymistycznym spojrzeniem na świat. No i jakby właśnie człowiek był taki, to jest ciekawe, że na Srebrnym Globie to jest film science fiction, tak jest przedstawiany, a ten Marek i Jerzy w zasadzie tak samo, to są tacy romantycy, jak z Mickiewicza, uwikłani w jakieś takie zmagania wewnętrzne cały czas, pogrążeni w jakimś takim transie. Właśnie wydaje mi się, że tą historię, całą tą historię można interpretować w taki sposób, że to jest jakaś podróż gnostycka, ta wyprawa Marka na inną planetę, że to jest taka podróż w głąb samego siebie, w poszukiwaniu jakiejś prawdy, w konfrontacji z tym cieniem jungowskim w postaci Szernów i właśnie próba rozwikłania tej kondycji człowieka, która się kończy kapitulacją. Okej, okay, chciałem, żebyśmy w zasadzie po godzinie rozmowy do pierwszego wątku przeszli, który był w tym planie, czyli do aktorstwa, do czegoś takiego, co w ogóle wydaje mi się, że jest kluczowe, żeby oglądać filmy Żuławskiego z jakimś takim pogłębionym zrozumieniem, czego mi wcześniej brakowało, że jego podejście do aktorstwa było takie nietypowe, bo ono wywodziło się, tego dotyczy ten materiał, o którym wspominałem na kanale Skazany na film, Dlaczego u Żuławskiego tańczą, że to była taka wizja aktorstwa, która wiązała je z wudu, z szamanizmem, z praktykami religijnymi. Żuławski to podkreślał właśnie, że w tym tkwi rodowód aktorstwa właśnie w praktykach religijnych, i z tych planów Żuławskiego pochodzą takie anegdoty, że Żuławski chciał, żeby aktorzy wchodzili w pewnego rodzaju trans. I z mojej perspektywy to jest wyjątkowo ciekawe, bo to jest poniekąd jakby odwrócenie figury aktora, bo my sobie w takim kontekście filozoficznym, my sobie tak zdroworozsądkowo wyobrażamy, że my na co dzień jesteśmy jacyś autentyczni, powiedzmy, a aktor jest kimś, kto udaje, wciela się w kogoś innego. A na pewno zwróciłeś uwagę, że u Żuławskiego jest dosłownie na odwrót, to znaczy on zakładał, że ludzie na co dzień udają, są jacyś oderwani od siebie samych. To jest taki wątek, który często się pojawia w rozmowach z nimi, że niebezpiecznie jest żyć z węzłami na duszy, że człowiek jest zahamowany wewnętrznie pod wieloma względami, a w aktorstwie człowiek może właśnie nie udawać, ale jakby dotrzeć do samego siebie w jakimś sensie. Tutaj też ten teatr źródeł Grotowskiego jakby wchodzi w grę, takie przekonanie, że właśnie do jakichś takich źródłowych stanów człowiek może docierać w aktorstwie. No i to jest coś takiego, co wyjątkowo jest intrygujące, myślę, w twórczości Żuławskiego. Ten przykład Izabel Adjani z filmu Opętanie, to pewnie słyszałeś, to chyba w tym filmie Kuby Mikurdy też jest przywołany ten przypadek, że ona po tej scenie, że zagrała na raz tą scenę w przejściu podziemnym, a potem podobno miała próby samobójcze, czy próbę samobójczą. I że to było takie skrajnie wyczerpujące dla aktorów. O tym też mówi Andrzej Seweryn, że on któregoś razu po jakiejś tam scenie był w stanie wstać z ziemi i zapytać Żuławskiego, czy dobrze zagrał, a Żuławski był wściekły, bo w jego opinii to aktor w ogóle nie powinien być w stanie wstać o własnych siłach, jeżeli dobrze zagrał. No i tutaj jakby trudno zaprzeczyć temu, że to aktorstwo to jest w ogóle jakiś rdzenny element tego filmu, taka fascynacja Żuławskiego aktorstwem i takim religijnym rodowodem aktorstwa. Mi się wydaje, że to jest, no, są to takie stany splątane, że się językiem fizyki posłużę, i to na wielu różnych poziomach i dość paradoksalnie też, bo tak jak mówisz, no, aktor jest tutaj pojmowany dziwnie, tak? To znaczy rzeczywiście niejako, nie jest to aktor szekspirowski, nie jest to aktor, nie wiem, grecki, który nakładał maskę i odgrywał jakieś sceny i ta sztuczność była podkreślana, tylko właśnie to jest takie poszukiwanie naturalności. Tylko no teraz, jeżeli rzeczywiście odwracamy znaki
i mówimy, że życie jest oparte na aktorstwie. Aktorstwo jest poszukiwaniem naturalności, a aktorstwo jednak odtwarza, próbuje odtwarzać życie. To co to aktorstwo odtwarza tak naprawdę? Sztuczność, prawda? To jest, tu jest jakiś paradoks zawarty w tym wszystkim. Na pewno w tym filmie jest zawarty element sztuczności religii w wymiarze takiego przedstawienia, prawda, takiego właśnie szamanizmu, takiego, no nie wiem, że w tych wypowiedziach jego jest to widoczne również, że msza go strasznie drażniła, katolicka, prawda, natomiast już protestancka nie, ponieważ ta katolicka, no mnie to uderzyło, tak, no akurat msza katolicka z tym całym rzeczywiście antruażem, z tym, z tą otoczką tych wszystkich kadzideł i tak dalej, strojów, które on uważał za błazeńskiego, drażniła, a szamanizm, który właściwie polega na czymś podobnym, go nie drażnił, prawda? To jest też dość zastanawiające. I ten sztuczny wymiar religijności jest chyba tutaj rzeczywiście podkreślony. Natomiast to poszukiwanie prawdy w aktorstwie, no, ja bym to podkreślił jednak, bo rzeczywiście występuje tu Seweryn, tylko nie ze swoim głosem. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Głos jest podłożony przez innego aktora. Nie wiem, z czego to wynikło. Być może z tego, że później film był montowany i Seweryn, jak wiadomo, też przebywał za granicą i być może nie mógł po prostu uczestniczyć w tych procesach udźwiękowienia tego filmu. Ale czasem tak, też tak jest, że reżyser wybiera głos innego aktora. Może bardziej mu to pasowało, mniejsza o to, ale Seweryn jest aktorem, który grał przez długi czas też u Petera Brooka, na co zwrócił uwagę, który też był mistrzem teatru i to takim bardzo, powiedziałbym, dużo wymagającym od aktorów. To było przeżycie mistyczne, religijne, to co się działo tam u Brooka, w jego teatrze. On wystawiał Mahabharatę, taki epos staroindyjski, który zresztą został sfilmowany, jest to genialne, tam właśnie Seweryn też występuje w jednej z ról. I ja bym podkreślił to, że to wymaganie od aktorów no, współcześnie się skończyło, prawda? To znaczy my mamy w tej chwili taki antytrend, że od aktora nie powinno się wymagać więcej niż on może znieść. To w ogóle jest prześladowanie, mobbing jakiś, prawda? Pojawiają się wszystkie modne teraz hasła z tym związane. Oczywiście no, nie można pewnych rzeczy robić z ludźmi, ale mi się wydaje, że akurat u Żuławskiego, czy właśnie u Petera Brooka, czy u innych mistrzów starszego pokolenia, to było właśnie poszukiwanie prawdy w sztuce, prawda, które łączy się z pewnym poświęceniem właśnie ze strony aktorów, ze strony reżysera, ze strony ekipy, która jak wiemy, no, gdyby nie ekipa, która przechowywała ukradkiem elementy scenografii i strojów, to ten film by nie przetrwał w ogóle i byśmy go nie mogli zobaczyć. Więc jakieś poświęcenie dla sztuki, ja to szanuję bardzo. Dla mnie to jest dość istotne. I wydaje mi się, że no, dawni mistrzowie aktorstwa to byli jednak aktorzy na znacznie wyższym poziomie niż współczesne pokolenie, prawda? Znacznie wybitniejsze bym tutaj nazwiska wymienił. A to wynikało właśnie być może z tego podejścia takiego poświęcenia się sztuce. Było niesamowite. Tak, no trudno nie przyznać, że też ci aktorzy, którzy występowali w filmach Żuławskiego, to oni zaliczali tam jakieś najlepsze role. On był w stanie pracować z aktorami i wydobywać z nich to, co najlepsze. No ale też z drugiej strony, z tego co wiem, to jest taki temat kontrowersyjny, no bo oni właśnie, Żuławski miał takie instrumentalne podejście do tych aktorów, je wykorzystywał w pewnym sensie jak rekwizyty. I mówiliśmy o tym artyzmie, jakby oni by musieli chcąc nie chcąc biorąc udział w jego projektach się zgodzić na tą wizję artyzmu, wszystko dla sztuki i jakby siebie samych też uprzedmiotowić i jak wiadomo to się kończyło nie najlepiej. Jedna z aktorek wspomina... Jeszcze bym zwrócił uwagę, nie musieli tego robić, bo mogli nie wziąć udziału w tym projekcie, mogli zrezygnować, prawda? To też trzeba zawsze no to prawda. Pod uwagę. Tak. No to prawda, ale właśnie okazuje się, że to było naprawdę wyczerpujące dla nich w tym filmie Ucieczka na Srebrny Glob. Tam jedna z aktorek wspomina, że właśnie po kręceniu tych scen w Wieliczce, że one były bardzo wyczerpujące fizycznie, że ona właśnie miała jakieś koszmary, że widziała tam tych szernów w jakichś snach, jakieś takie makabryczne sceny, więc to było na pewno obciążające
dla psychiki, ale ogląda się to niesamowicie. No jak ja teraz oglądałem właśnie na Srebrnym Globie, może mniej, ale opętanie, jak sobie przypominałem, no to jakoś niezwykle oddziałuje w takim sensie, że właśnie o opętaniu ktoś powiedział, że to nie jest film o szaleństwie, tylko że ten film jest szaleństwem i ci aktorzy, oni naprawdę jakby nie grali, jakby oni naprawdę źródłowo przeżywali pewne emocje i to zostało zarejestrowane i to stanowi o jakichś walorach niezwykłych tego filmu. Ale w ogóle też warto dodać, z tego co wiem, to Żuławski był dość przesądną osobą. Widziałem taki fragment wywiadu, gdzie on wspomina, że poprosił jakiegoś szamana o to, żeby stworzył dla niego jakiś artefakt, który go będzie chronił przed złem. I ten szaman przekazał mu kurtkę z jakimiś tam naszywkami. On pokazywał w studio telewizyjnym tą kurtkę i mówił, że jak tylko ją dostał, to Wilhelmi, czyli ten minister kultury, który odpowiadał za przerwanie zdjęć do filmu Na Srebrnym Globie, zginął w katastrofie lotniczej. I jakby Żuławski przypisywał do tego jakieś takie magiczne znaczenie. I ja właśnie to aktorstwo w filmie Na Srebrnym Globie może akurat najbardziej postrzegam właśnie wciąż w takich kategoriach religijnych. To mi się kojarzyło z takim filmem, który uwielbiam w jego wieloznaczności, w Aniele Zagłady Luisa Buñuela, który opowiada o tym, jak, że ludzie są uwięzieni z jakiegoś powodu, nie mogą wyjść z mieszkania. Niby mogą, drzwi są otwarte, nie są zamknięte na klucz, ale oni są w środku i nie mogą wyjść, a później się okazuje, że muszą się ustawić w określoną konstelację, żeby taką, w jakiej znaleźli się wcześniej, żeby wyjść z tego mieszkania. I właśnie ten film wydaje mi się taki bardzo otwarty na interpretacje, skłaniający do jakichś różnych takich, na jakąś symbolikę nakierowanych interpretacji. I tutaj on mi się narzucał, że z tymi aktorami w filmach Żuławskiego, z tymi astronautami, członkami tej cywilizacji jest tak, że oni jakby muszą wykonać pewne gesty, żeby się niebo rozstąpiło, jak gdyby, że właśnie jak się ludzie ustawią, że na tym może polega magia, na tym polega szamanizm, że jak my w ramach pewnych praktyk ustawimy się jak w jakieś wzory, wykonamy pewne gesty, wykonamy pieśni, rozpalimy ogień, kogoś złożymy w ofierze, to jak gdyby to niebo mogło się rozstąpić. I tutaj się nie rozstąpia, ale cały czas istnieje taka możliwość, że tak się stanie. A co do tego, co wspomniałeś o tej kontrze szamanizm a religia, to ja bym to interpretował w takim sensie, że no jakby u Żuławskiego chyba widzimy takie przekonanie o jakimś regresie cywilizacyjnym, że w zasadzie cywilizacja się degeneruje. I ja to postrzegałem w taki sposób, że chyba zdaniem Żuławskiego tacy szamani z jakichś pierwotnych wspólnot, oni byli na jakimś wyższym poziomie uduchowienia, a w kościele katolickim jego zdaniem to się wszystko jakoś tak usztywniło i być może te gesty, które duchowny wykonuje, że one już nie odsyłają do jakiejś tam transcendencji. On chyba był zafascynowany właśnie jakąś taką pierwotnością, właśnie w takim sensie Jean-Jacques Rousseau trochę, że z takim stanem naturalnym, że tam jakaś prawda była obecna, w stanie natury można prawdy poszukiwać, a im więcej cywilizacji, tym więcej jakichś takich więzów, które nas krępują, sztuczności i tym dalej od prawdy jesteśmy. No chyba tak myślę rzeczywiście, że szamanizm jego zdaniem jest jakby bliższy prawdy niż instytucjonalna religia. Natomiast no, ja myślę, że tutaj mamy do czynienia, ja bym zresztą, no, powiem szczerze, akurat może bym nie lekceważył przeżycia duchowego, nie wiem, starszej osoby, która odmawia różaniec na przykład, prawda? Na ile tam jest głębia, na ile tam jest jakaś próba rozmowy z Bogiem, a na ile jest to automatyczne jakby klepanie modlitwy. No, pewnie oba te rozwiązania z jakąś częstotliwością by się pojawiły, ale nie można też lekceważyć tego typu duchowości, prawda? I jeszcze bym powiedział tyle, że mamy tu też do czynienia z pewnym paradoksem znowu. Znaczy, no, jak rozmawiamy o człowieku, to rozmawiamy o jednym wielkim paradoksie. Ponieważ w tym wymiarze instytucjonalnym religii, ponieważ bez tego wymiaru instytucjonalnego tej religii by nie było w ogóle, prawda? Znaczy, no, kościoła bez udziału instytucji kościoła katolickiego, bez rozbudowania tej całej, tego całego obudowania instytucjonalnego, kościół by nie przetrwał, być może w jakimś sensie cywilizacja by nie przetrwała, zachodnia też były takie tezy stawiane. Natomiast zarazem powoduje ta właśnie instytucjonalizacja, usztywnienie tego wszystkiego, prawda? To znaczy
oddalanie się w jakimś sensie od źródła i oddalanie się od prawdy duchowej, tak? Czyli od tego założyciela samego tejże religii. Likwidację żywej myśli, prawda, w postaci, nie wiem, prześladowania jakichś tam ludzi, którzy odstępują od kanonów wiary i tak dalej, i likwidowanie tych wszystkich odrostów bocznych, religijnych, które były bardzo interesujące, bardzo nierzadko, prawda? I kostnienie tej religii, no, czego rzeczywiście jesteśmy świadkami, kiedy, nie wiem, no, obserwujemy Kościół współczesny, widzimy księdza Rydzyka i tego typu postacie, prawda? Tak, no ja przyznam szczerze, że taka wizja, no to są pewne przekonania, które Żuławski mógł mieć po prostu, mógł je zawrzeć w swojej sztuce, no bo każdy twórca ma do tego prawo i akurat one w pewnym sensie są mi bliskie, tak sobie myślę, bo jakby ja postrzegam scjentyzm przede wszystkim i pozytywizm jako duże nieszczęście, jako coś takiego, co bardzo zubożyło taki obszar sensu w ludzkim życiu. To jest coś takiego, co bardzo trudno jest mi zrozumieć. Pamiętam, że jakiś czas temu na Facebooka wkleiłem taki fragment jakiejś książki na temat śmierci i jeden znajomy mi napisał, że żeby się nie zajmować śmiercią, że carpe diem to jest tam relikt średniowiecza, w takim sensie, żeby zdeprecjonować to średniowiecze. A ja sobie myślę nieraz, że w pewnym sensie my jesteśmy dużo bardziej zacofani niż ludzie w średniowieczu, jeśli chodzi o kontakt z jakimś takim światem abstrakcji, światem sensu, jakby w nawiązaniu do tego, jak pewne trendy doprowadziły do zubożenia tego świata sensu. I wydaje mi się, że Żuławski coś takiego obserwował właśnie. To, czy on słusznie to przypisywał do religii instytucjonalnej, czy nie, to osobna sprawa. Ale myślę, że to jest coś, co w pewnym sensie do mnie przemawia, taka wizja, że my postrzegamy takie ludy pierwotne, na których wzorowana jest tutaj ta cywilizacja, która powstaje na tej nowej planecie, jako ludy prymitywne. No ale co to znaczy prymitywizm? W jakim sensie? Czy jakiś rozwój technologiczny ma być miarą zaawansowania cywilizacji? Być może nie, być może jakby kontakt z sakrum, być może jakby żywotność tych praktyk magicznych właśnie. Według mnie ta sprawa jest otwarta. No ale też nie ulega wątpliwości, że ten stan natury, taki w wydaniu Rousseau, on jest często bardzo idealizowany też i właśnie jakby nie ma co go idealizować przecież to. To nie jest tak, że to było wspaniałe pod każdym względem, a chyba można odnieść wrażenie, że Żuławski właśnie coś takiego robi, jakby to trochę tak zero-jedynkowo oceniał właśnie w nawiązaniu do tego, o czym mówisz, że to nie jest wcale takie jasne z tym kościołem instytucjonalnym i z takim, że to nie jest taki linearny ruch degenerowania się pewnych zjawisk, tylko to jest taka sieć skomplikowanych powiązań. No, to, co mówisz o scjentyzmie, no, to trochę też opisuje historię literatury science fiction, ale o tym będę może gdzieś tam później na marginesie mówił, bo w kontekście właśnie tych elementów metafizycznych, które czasem w niej występują. Natomiast no, jest to element pewnego wyboru, który jest dramatyczny, prawda? Czy on jest słuszny, czy nie, trudno mi powiedzieć, bo jeżeli byśmy wyobrazili sobie przedłużone średniowiecze, to wydaje mi się, że ta forma funkcjonowania człowieka w pewnym zastoju, w takim trwaniu, a być może bardziej otwartego na metafizykę pewnego rodzaju, no, też by była uciążliwa na dłuższą metę, bo to zresztą no, średniowiecze jest chyba okresem w historii ludzkości, czy myślenia, czy światopoglądu najdłuższym, prawda? Było niemal 1000 lat i no, w pewnym momencie być może jakaś zmiana była wręcz konieczna. No, po prostu zaczęliśmy coś odkrywać i dokonaliśmy pewnej amputacji rzeczywiście. To znaczy być może ona była konieczna, być może nie. Trudno powiedzieć, ale dokonaliśmy jako cywilizacja pewnego wyboru. I oczywiście ten wybór jest zawsze dramatyczny, ponieważ oznacza utratę czegoś. Tak? Znaczy wszystkie wielkie przemiany cywilizacyjne i kulturowe za każdym razem pociągają za sobą nowe wyzwania, dają nowe perspektywy, ale obcinają całe segmenty dziedzictwa, prawda, które jest niezwykle cenne w gruncie rzeczy. I my trochę tak działamy właśnie, jakbyśmy te segmenty chcieli, nie wszyscy być może, no, ale generalnie rzecz biorąc takie trendy występują, chcieli obciąć i o nich zapomnieć, prawda?
ich nie ma, zostawiliśmy je za sobą. Tak jak mówiłem właśnie o tym posthumanizmie, mi się wydaje, że to jest ten sposób myślenia, tak? Obetnijmy coś, skoro ten dualizm tak nam przeszkadza, prawda? Skoro ten element duchowy taki jest trudny, niejednoznaczny, nie daje jednoznacznych odpowiedzi, no to dajmy sobie z tym po prostu spokój, prawda? I żyjmy w inny sposób, prostszy i to się jakoś tam... Zresztą ten dualizm idzie bardzo daleko, nie tylko w sferę duchową człowieka, ale również w sferę płciowości i tak dalej. No ale już nie wchodźmy w to, bo to bardzo szeroki temat jest. Myślę, że sprawa z tym średniowieczem, wiadomo, że jest skomplikowana, ale właśnie też mi się skojarzyło to, o czym mówiłeś teraz, z tym, o czym mówiłeś wcześniej, że to są takie próby zredukowania człowieka. Zresztą w tym filmie jest taki dialog, to chyba Jacek wypowiada w ostatniej części filmu, on mówi coś w tym stylu, że biologizm to jest faszyzm duszy, czy coś takiego. I właśnie wydaje mi się, że Żuławski się nie godzi na coś takiego, nie godzi się na takie redukcje człowieka, bo z tym, o czym mówisz, z tymi próbami odcięcia pewnych rzeczy, pewnych zjawisk, jest trochę tak, jakby człowiek odnajdywał w sobie takie instynkty metafizyczne, jakieś pragnienie transcendencji i jakby zakładał, że trzeba wykorzenić z siebie te instynkty, że one są nienaturalne, są nam niepotrzebne, a przecież to jest chyba jakieś jedno z głównych w ogóle przesłań filmu na Srebrnym Globie. Też w związku z tym ta jego relacja z komunizmem, z władzą komunistyczną była taka ambiwalentna, że ten film w pewnym sensie jest krytyką religii instytucjonalnej, pokazuje jak religia się degeneruje, ale z drugiej ukazuje człowieka jako istotę właśnie religijną, z natury. I wydaje mi się, że Żuławski mówi, że człowiek nigdy nie pozbędzie się tych instynktów, że człowiek zawsze będzie taką istotą paskalowską właśnie, która czuje jakieś takie, która będzie wołać do czegoś, będzie mówić o jakimś tam, chociaż nie ma pojęcia, czym to tam jest. I ja właśnie jakby ten pozytywizm, scjentyzm postrzegam też w podobny sposób, to znaczy abstrahując od wszystkich niuansów tego średniowiecza, jakichś takich porównań, to wydaje mi się, że o czymś takim możemy mówić, jak takie zubożenie sensu, coś takiego, o czym pisał Czesław Miłosz w Ziemi Ulro, w nawiązaniu do Williama Blake'a, o takim odczarowaniu świata, które było interpretowane przez długi czas jako jakiś postęp cywilizacyjny, a Żuławski jakby chyba twierdził, że to jest właśnie regres, takie odczarowanie świata, że w tym zaczarowaniu świata my wiedzieliśmy coś więcej i dlatego jakby te wspólnoty pierwotne, takie jakieś quasi-szamańskie, one coś więcej wiedziały, coś więcej czuły, miały jakiś taki zdrowszy stosunek do bytu, a człowiek jakby w ramach cywilizacji się trochę, tak jak mówisz, zredukował i próbował tłumić w sobie te instynkty, które zdaniem Żuławskiego są naturalne. No, znów mamy do czynienia z paradoksem, prawda? Ja wiem, że ja nadużywam tego słowa, no ale trudno tego słowa nie używać, że człowiek jest rzeczywiście, no chyba antropologowie nie odnaleźli takiej kultury, która nie byłaby w jakimś sensie religijna, prawda? I która nie generowałaby jakiejś tam metafizyki. Bo to jest po prostu potrzeba człowieka, jak się okazuje, dosyć uniwersalna. Natomiast z czasem każda instytucja się degeneruje. I to jest też nieuniknione, to jest pewna entropia, to są pewne procesy, które są włączone jakby immanentnie, mam wrażenie, w te procedury instytucjonalne tych instytucji, które tworzymy. One są nietrwałe, tak? To znaczy... No a poza tym w jakimś sensie mutują w sposób niekorzystny z czasem. I to się ze sobą jakby zderza, prawda? Ta potrzeba religijności i religijność instytucjonalna, która się degeneruje z czasem. Okej, w takim razie chciałem, żebyśmy przeszli do drugiego tematu i to jest taki temat, który ja określiłem mianem podróży w głąb samego siebie. Już wspominaliśmy krótko o tych wątkach gnostyckich, i o tym, że być może ten film można postrzegać w taki sposób, jakby to była taka wyprawa w głąb samego siebie. Ja sobie myślałem o tym, że ta fascynacja gnozą u Żuławskiego, ona w ogóle dobrze koresponduje tutaj z tą konwencją kina science fiction i z tym motywem z astronautów. Taka podróż ku temu, co źródłowe, z którą mamy do czynienia w gnozie właśnie, z takim odkrywaniem nowych przestrzeni. I że tutaj możemy tą podróż, tą wyprawę na Księżyc czy na inną planetę możemy interpretować jako taką podróż ku temu, co źródłowe. Podróż gnostycką właśnie w jakimś sensie symbolicznym.
myślałem sobie o tym, że to jest całkiem znamienna scena, jak ci astronauci tam z Jerzym na czele przylatują na nową planetę, są w hełmach i zastanawiają się, czy mogą je zdjąć, czy będą mieli jak oddychać. I w końcu decydują, że je zdejmują i okazuje się, że tak, że są w stanie oddychać. I sobie pomyślałem, że to jest też takie symboliczne, bo właśnie z takimi wyprawami introspekcyjnymi tak właśnie jest i zdaje się, że Żuławski sobie doskonale zdawał z tego sprawę, że one są bardzo niebezpieczne, że jak człowiek się zapuszcza w głąb samego siebie, w takim sensie właśnie gnostyckim, to on może znaleźć rozmaite rzeczy, jakieś mroczne rzeczy, takie jak te szerny, powiedzmy, ale jakby to go też może doprowadzić do jakiegoś szaleństwa, do utraty nadziei, utraty wiary i tak dalej. W takim sensie, że może przelecieć na jakąś inną planetę, zdjąć hełm, nie wiadomo, czy tam będzie czym oddychać, czy nie będzie. Ci aktorzy, to też koresponduje z tym motywem aktorów, że oni się doprowadzali do takiego stanu transu, jakiegoś prawie wykończenia psychicznego i Żuławski sobie zdawał sprawę i pamiętam, że on mówił coś takiego w jakimś wywiadzie, że to jest zstępowanie na tak niski poziom człowieka, że nie wiadomo, czy będzie powrót stamtąd, nie wiadomo, czy człowiek nie straci jakiejś takiej równowagi egzystencjalnej. Więc dla mnie to jest ciekawe, że właśnie tutaj, nie wiem, czy się w ogóle zetknąłeś z czymś takim w literaturze, w podobnym wydaniu, że mamy niby taką konwencję science fiction, ale właśnie to można interpretować jako taką podróż introspekcyjną. Ale rzeczywiście, że tak, no... Kojarzy mi się to z Kenem Russellem na przykład. Zapomniałem tytułu akurat, ale tam chodziło o to, że to jest taka wyprawa w przeszłość człowieka. Jest tam naukowiec, który to jest zresztą jeden z ulubionych reżyserów Żuławskiego, o czym on wspomina w tych swoich wywiadach. Odmienne stany świadomości, taki film, przypomniało mi się, w którym poszukuje się jakby początku człowieczeństwa, kim jest człowiek. I to są takie wyprawy wewnętrzne. Tam jest element science fiction, ale oczywiście jest on pretekstowy tylko i wyłącznie. I rzeczywiście odnajduje pierwotne jakby instynkty ludzkie, ten naukowiec, który dokonuje tego stanu introspekcji. Natomiast podróż kosmiczna jako podróż w głąb człowieczeństwa to jest element, który dość często występuje w literaturze i w filmie science fiction. Ja bym wspomniał oczywiście o Solaris Lema i ekranizacji tej powieści dokonanej przez Andrzeja Tarkowskiego, gdzie mamy zetknięcie z obcością zupełną. To jest obca planeta zalana oceanem plazmy. Który to ocean plazmy być może, ale nie jest to pewne, próbuje nawiązać kontakt z ludzkimi badaczami, ale w taki sposób, że materializuje ich stany podświadomości, prawda? Czyli jakieś, nie wiem, osoby się pojawiają, które umarły, jakieś traumy się materializują. Oczywiście tutaj też mamy mnóstwo tych różnych elementów metafizycznych, które można bardzo różnie interpretować. Natomiast to jest tak naprawdę wyprawa w głąb człowieczeństwa, prawda? A nie wcale w głąb kosmosu. Nie ma ona charakteru zewnętrznego, tylko ma charakter immanentny jak najbardziej. No to Lem napisał właśnie w tej powieści, że człowiek podróżując w kosmos zabiera ze sobą człowieczeństwo, prawda? I swój sposób pojmowania rzeczywistości. I nawet jeżeli się uda na inną planetę, to próbuje ją rozszyfrować w sposób ludzki, prawda? Co bardzo często oczywiście nie przynosi żadnego rezultatu, ponieważ jest to obcy zupełnie świat. Wspomniałbym o takim filmie mniej znanym, ale w historii science fiction jest on no bardzo mocno podkreślana jego rola, jak Zakazana planeta w reżyserii nieznanego dosyć reżysera Wilcoxa, w której znów mamy motyw wyprawy międzygwiezdnej. Lądują astronauci na jakiejś planecie. Okazuje się, że tam już jest kolonia ziemskich badaczy, ale składająca się tylko z jednego człowieka i jego córki. Jest to genialny psycholog, który odkrył ślady pozostałości po obcej cywilizacji.
która była znacznie bardziej rozwinięta od ludzkości i która wyginęła. Wyginęła na skutek tego, że odkryli tajemnicę podświadomości i wzmacniania podświadomości. Czyli jak znów następuje jakby materializacja nieświadomych stanów naszego umysłu. I to wykończyło tamtą cywilizację i stanowi zagrożenie również dla tej wyprawy. Tak? Tam zaczynają ginąć ludzie, ponieważ te podświadome stany ulegają materializacji. Czyli są to bardzo niebezpieczne wyprawy, ale są to niebezpieczne wyprawy w głąb człowieczeństwa, prawda? Mam wrażenie, że u Żuławskiego mamy bardzo podobne motywy. Tak, to jest coś takiego, o czym już mówiliśmy krótko. Ja tutaj przychodził mi na myśl taki heideggerowski motyw rzucenia, że z Markiem tak jest, z Jerzym może poniekąd też, bo oni, ja w ogóle ich postrzegam jako bohaterów dość podobnych. Z Jerzym też tak jest, że on jest takim człowiekiem, który zmaga się sam ze sobą. Marek mówi w jednej ze scen, ja wewnątrz którego wieczna toczy się bitwa pomiędzy mrokami. To jest coś takiego, co dobrze go charakteryzuje. Ale z Jerzym jest podobnie. W każdym razie właśnie a propos tego heideggerowskiego rzucenia, to widzimy Marka, który jest rzucony w pewną sytuację. Jest rzucony w sytuację Zbawiciela, co intrygujące najbardziej. Jakieś takie, nie wiem, zagadkowe. I to jest taki człowiek, który właśnie jest wewnętrznie rozdarty i który musi się jakoś w tej sytuacji odnaleźć, nie rozumiejąc siebie, nie rozumiejąc niczego. To jest coś takiego, o czym trzeba pamiętać. To nie pamiętam, kto to wypowiada, czy Marek, czy Jacek? Chyba Marek. Świecie, cóżem uczynił, że nie rozumiem ciebie i właśnie tego typu różne wypowiedzi. No i właśnie to naprowadza wszystko na taki trop. Właśnie to są bohaterowie, którzy są tacy rozstrojeni psychicznie, jakby uwikłani. Oni są niby, mają jakiś kontakt z tym, co się dzieje wokół nich, ale Marek to przecież on jest w pewnym momencie w jakimś transie naprawdę przez cały czas. On jakby na pewnym etapie był nieprzytomny. Zresztą jest taki etap przecież, on jest tym Chrystusem, ma przewodzić temu buntowi przeciwko szernom, a Marek siada na plaży taki pogrążony w kryzysie i mówi, że płyńcie sobie sami, że ja nie płynę, przygotowałem wam proch i wszystko. On jest jakby zajęty właśnie tymi swoimi rozterkami wewnętrznymi i jakby to tutaj było najważniejsze. Ja przeglądałem też, przygotowując się do tej naszej rozmowy, książkę Eliadego o szamanizmie i wypisałem sobie taki fragment, który, nie wiem, może jest na wyrost wybrany, ale on naprawdę mnie zaciekawił w tym kontekście. Eliade pisze w ten sposób. Według tego autora, Olmarksa, tutaj się odwołuje do jakichś innych tekstów, szamanizm miał być zjawiskiem wyłącznie arktycznym, wynikającym przede wszystkim z wpływu środowiska kosmicznego na nerwową niestabilność mieszkańców regionów polarnych. Nadmierne zimno, długie noce, pustynna samotność, brak witamin itp. wpłynąć miały na nerwową konstytucję ludów arktycznych, wywołując bądź to choroby umysłowe, bądź trans szamański. W strefie arktycznej ekstaza szamańska jest zjawiskiem spontanicznym i organicznym. Tylko w tej właśnie strefie można mówić o wielkim szamanizmie, to znaczy ceremonii, która kończy się rzeczywistym transem kataleptycznym, podczas którego dusza, jak się zakłada, opuszcza ciało i podróżuje do niebios lub podziemnych piekieł. I to mi się naprawdę jakoś skojarzyło z tym filmem. Ta wieliczka, pustynia Gobi, takie księżycowe scenerie właśnie. I tak sobie pomyślałem, czy nie możemy... To być może jest nadinterpretacja postrzegać tego Marka jako kogoś takiego, kto w takim transie kataleptycznym jest właśnie ze względu na jakieś uwarunkowania środowiskowe. I właśnie, no tutaj ten film Żuławskiego, tak jak już mówiliśmy, on zostawia nas z jakimiś znakami zapytania. Nie wiadomo, czy to jest rzeczywistość, to co się dzieje, co obserwujemy na ekranie, czy to są jakieś wyobrażenia, ale to było dla mnie interesujące, że możemy to być może tak interpretować jako pewne wyobrażenia, doświadczenia wewnętrzne kogoś, kto jest pogrążony w takim głębokim transie, który właśnie jest ukierunkowany na jakąś podróż wewnętrzną, poszukiwanie jakichś prawd w sobie. No, nieco żartując, mógłbym powiedzieć, że szamanizm był taką formą rozgrzewki, prawda? Skoro to rzeczywiście w tych takich ludach zamieszkujących chłodne tereny, te wszystkie ruchy nerwowe również oczywiście powodowały rozgrzanie organizmu, ale to jest w formie raczej żartu. Natomiast ja zwróciłem uwagę na tę twoją uwagę dotyczącą kombinezonów, prawda, że pojawiając się w tej obcej rzeczywistości,
obcoplanetarnej, ludzie są wyposażeni w coś. Te kombinezony rzeczywiście, i wydaje mi się, że tu bardzo słusznie zauważyłeś ten trop, są takim elementem pewnej kultury, prawda, pewnego wewnętrznego, nie tylko zewnętrznego, ale wewnętrznego wyposażenia człowieka, że on właśnie, tak jak to Lem napisał, zabiera ze sobą swój świat, prawda, ale jak są w obcym świecie, muszą w końcu się uwolnić od tej kultury, prawda, muszą podjąć pewne ryzyko. Ryzykiem jest zdjęcie kulturowego wyposażenia z siebie, tak, pozbycie się go, ponieważ byliby uwięzieni i również w procesach poznawczych, prawda, nie byliby w stanie rozpoznać rzeczywistości, która ich otacza, która jest zupełnie obca. Tu jest potrzebne wypracowanie nowych pojęć. No ale wydaje mi się, że Żuławski tutaj jest trochę pesymistą jednak. To znaczy on, zresztą on o tym mówi wprost, my nie musimy się zgadzać z tą jego interpretacją jego własnego dzieła, prawda? Mamy taką możliwość, ale on mówi tak, że właściwie to my jednak zabraliśmy coś tam ze sobą. Znaczy zabraliśmy właśnie pewną formę religijności, prawda? Która być może jest zbędna. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie się jej pozbyć. Tak? Może jest to element pewnego tragizmu człowieka, że on tę religijność zabiera również ze sobą, czy ten szamanizm zabiera również ze sobą nawet na obce światy. I jest tam sobą jednak, tak? Jest człowiekiem, pozostaje tym człowiekiem. Tylko że no, też mam wrażenie, że ten element szamanizmu jest tutaj dość zewnętrzny, prawda? Może nie w przypadku Marka. Marek czuje się wyobcowany momentami. Ta rola go przerasta. Mi się to kojarzyło z Duną trochę, z tym polem Atrydą, prawda? Który też jest jakby wrzucony w pewną rolę w pewnym momencie. Tylko że akurat pol Atryda jest no, elementem pewnych manipulacji genetycznych i on po prostu jest mesjaszem w jakimś sensie i ma ponadludzkie możliwości. Marek ich nie ma, a wymaga się tego od niego, prawda? Czyli on ma zagrać rolę Mesjasza. Tam zresztą znów ten element aktorstwa się pojawia, kiedy ktoś tam się do niego zbliża i mówi do niego, że ty jesteś taki ludzki, prawda? To dobrze, że jesteś taki ludzki, bo będę mógł ciebie odegrać, tak? Mhm. Jesteś na tyle ludzki, że ja mogę ciebie zagrać. Czyli jak będą już później rytuały wokół tych wydarzeń, bo to są takie, powiedziałbym, fundatorskie wydarzenia, tak, założycielskie. Być może wokół tego pojawi się jakaś religia lada moment. To będzie można odgrywać tę scenę, prawda, powtarzać ją. Tak. Eliade mówi o tym czasie świętym, czy czasie mistycznym, który nieustannie powtarza pewne wydarzenia, prawda, i tam właśnie nie ma tego upływu czasu, na skutek tego, że można do nich nieustannie wracać poprzez rytuały właśnie. Tak, ale też możemy pomyśleć o tym, że Marek też jak gdyby wciela się w rolę Chrystusa i też gra, też to samo odgrywa. I to jest właśnie ten świat odbić taki u Żuławskiego, że cały czas się powtarza to samo. Był Chrystus, Marek odgrywa rolę Chrystusa, już kolejny aktor czeka na to, żeby odegrać rolę Marka. Być może potem się pojawi kolejny człowiek, który będzie się wcielać w tego aktora i Żuławski jakby taką wizję rzeczywistości tworzył, że my jesteśmy uwięzieni pomiędzy tymi kolejnymi odesłaniami. To też nie wiem, czy twoim zdaniem to jest trafne skojarzenie, ale myślę, że tak chyba. Z Jacques'em Derridą mi się to kojarzy i z takim przekonaniem, że sens, jakby jak poszukujemy sensu takiego trwałego, to cały czas jesteśmy odsyłani gdzieś w nieskończoność, coraz dalej i dalej, że tego sensu nie można chwycić w dłoń, tylko on tkwi w różnicy, tam w tej różni właśnie pomiędzy jakimiś opozycjami się gnieździ. Tutaj ten motyw przecież opozycji, dualności u Żuławskiego jest obecny i właśnie być może tylko pomiędzy tymi skrajnościami, dwoma biegunami rodzi się jakiś sens. Ale jeszcze a propos tej podróży i takiego ujęcia gnostyckiego całej tej historii, to też miałem wrażenie, czytając ten tekst Mordercy Chrystusa Wilhelma Reicha, że on poniekąd pozwala lepiej zrozumieć na srebrnym globie. Wilhelm Reich pisał w ten sposób, chciałem jeszcze jeden cytat przeczytać. Z pułapki można uciec, jednak aby porzucić więzienie, najpierw trzeba przyznać, że w nim jesteśmy. Pułapką jest emocjonalna struktura człowieka, struktura jego charakteru.
Klucze do wyjścia z pułapki są wtopione w pancerz twojego charakteru i mechaniczną sztywność twojego ciała i duszy. Wydaje mi się, że to w pewnym sensie jest bardzo w stylu Andrzeja Żuławskiego. To jest taka próba jakiegoś psychiatrycznego ujęcia tych lęków egzystencjalnych w człowieku i tego głodu egzystencjalnego, o którym my mówiliśmy, że to być może się wiąże właśnie z takim usztywnionym charakterem, z tym, że człowiek jest oderwany od samego siebie. I tutaj znowu w grę wchodzi to aktorstwo, ten szamanizm i że człowiek jakby w toku takich praktyk może odkryć jakąś prawdę w sobie. I że pamiętam, że w tym materiale wideo, o którym mówiłem już parę razy, dlaczego u Żuławskiego tańczą, ktoś tam wskazywał Żuławskiemu, że jakby wymaganie od aktorów tego, czego on wymaga, jest niebezpieczne, a Żuławski odpowiedział, że niebezpieczne to jest życie z węzłami na duszy. I to wydaje się, że jest taki motyw, który był stale obecny w jego twórczości, że człowiek jest jakoś wewnętrznie skrępowany, taki sparaliżowany, być może przez cywilizację przede wszystkim, i że jeżeli mamy jakoś tam lepiej żyć, być szczęśliwsi, nie wiem, jakiś sens odnaleźć, to się musimy tak odparaliżować, jakoś wyzwolić wewnętrznie. I być może Jerzy, Marek, oni coś takiego próbują zrobić. Być może im są potrzebne te wszystkie doświadczenia właśnie do tego, żeby przełamać tą strukturę swojego charakteru, jakiś taki wewnętrzny paraliż. To jest jakaś rzeczywiście tęsknota za uwolnieniem się od tych wszystkich paraliżujących nas okoliczności. Mi się to też kojarzy, odwołam się do Eliadego, jego Sacrum i Profanum, gdzie on pisze, że człowiek jakby, ten pierwotny człowiek, tak, czuł się dobrze w rzeczywistości uświęconej, prawda? Znaczy takiej, której czuje, że nie wiem, używając metafory, że tam stąpał Bóg, prawda? Że to jest rzeczywistość, która jest jego też rzeczywistością i która ma jakiś głęboki sens poprzez to uświęcenie. Tam się mówi o centrum świata, prawda, który ma taki charakter pionowy, że niektóre ludy zabierały ze sobą takie pionowe jakby bale i stawiały w centrum wioski i wokół tego życie jakby duchowe się kręciło. I mam wrażenie, że tutaj dzieje się dość podobny proces, prawda? Mam na myśli oczywiście film. To znaczy ludzie próbują uświęcić tę rzeczywistość po to, żeby poczuć się w niej swojsko, prawda? Czy ten element religijności może być odbierany jako oczywiście pętający nas poznawczo, tak, zamykający nas w grupie, ale w grupie jest raźniej i bardziej zrozumiale. W grupie, która działa według pewnych ściśle określonych reguł. Świat, który działa według reguł, prawda? Dlatego mi się wydaje, że być może to jest ten uniwersalny mechanizm, znów mówię, głęboko paradoksalny, bo z jednej strony nas ograniczający, ale z drugiej strony powodujący, że czujemy się swojsko w świecie, w rzeczywistości, że jesteśmy na swoim miejscu. Dlatego to jest jedna z głębszych potrzeb chyba człowieka, mam wrażenie. Też tym bardziej, że widzimy tą religię w takim wydaniu bardzo ambiwalentnym. Widzimy, że to z jednej strony jakby sam stosunek Żuławskiego do tego, co obserwujemy w filmie Na Srebrnym Globie, się zdaje taki ambiwalentny, bo on z jednej strony jakby to chwalił, a częściowo ganił. Widzimy też taki element jakiejś zabobonności. Przecież to, o czym mówisz, to się wiąże pewnie z zabobonnością, czyli taką próbą zrobienia czegoś, żeby nam było lepiej, właśnie tak jak mówisz, może jakiegoś oswojenia rzeczywistości, albo może nie rzeczywistości, ale tajemnicy też, oswojenia rzeczywistości, jakby ta tajemnica ma takie kształty, ostre krawędzie, które mogą być bolesne dla nas, a religijność w takim wydaniu zabobonnym, ona chyba jest w stanie to wszystko, taki obły kształt nadać tej tajemnicy, żebyśmy byli w stanie sobie poradzić z nią, jakoś tam ją utrzymać w tym swoim życiu i żeby ona nas nie raniła. Trochę tak jak się okłada kanciaste przedmioty, żeby dziecko nie zrobiło sobie krzywdy, prawda? Czy tam właśnie tak, w ten sposób. Tak, no ale to też pytanie, czy można to krytykować i na ile to jest zakorzenione w ludzkiej naturze. Jeżeli Żuławski to jakby konstatuje raz za razem, że człowiek jest nieszczęśliwy, że chciałby żyć jakoś inaczej, że on ma z tym problem. No a skoro ma z tym problem, no to jakby robi co może. Ja tak to rozumiem, że to widać w tych próbach stworzenia nowej cywilizacji na tej planecie, że człowiek wyjściowo ma dobre intencje jakby, tylko że w toku pewnych działań to wszystko się degeneruje.
No i właśnie przechodząc do tego, to chciałem cię jeszcze zapytać o coś, o czym już rozmawialiśmy, czyli o tą krytykę cywilizacji. Chyba w zasadzie powiedzieliśmy, w jaki sposób to wygląda. Ja nawet mam cytat z Żuławskiego, który nawet potwierdza to, o czym mówiliśmy. Może przeczytam go. Jeżeli pan spojrzy, tak mówi Andrzej Żuławski, jak jeszcze dzisiaj wciąż w Kenii plemię byle jakie tańczy wieczorem wokół ogniska, jak najstarszy we wsi opowiada historię, co ludzie przeżywają przy tym, jak silnie partycypują, jak ruch jest dla nich naturalny, jak wejście w trans jest dla nich naturalne, jak ta cała radocha z bycia i pokazywania siebie jest dla nich naturalna, jak malują sobie ciała, żeby być piękniejsi, to pan zrozumie, jak się wycofaliśmy, jakiego dokonaliśmy regresu, ubierając się higienicznie, myjąc, czesząc się z przedziałkiem, wkładając mundurki i zachowując się mundurowo, wszyscy tak samo. Rozmawialiśmy o tym wcześniej na Facebooku, że Żuławski krytykował kino Zanussiego i Kieślowskiego i o Zanussim twierdził, że Zanussi śpi nawet w garniturze i że te filmy to są takie filmy z krawatem podciągniętym pod samą szyję. No ja sobie myślę, że w kulturze jest miejsce i na jedno i na drugie, no ale Żuławski chyba nam będzie zapadać w pamięć jako taki trochę krytyk cywilizacji, właśnie takiego spętania tą cywilizacją. Co o tym sądzisz? To takie idee, z którymi jakoś sympatyzujesz, czy nie? Ja muszę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, ponieważ ja jestem wielkim wielbicielem kina Zanussiego z lat 70. oczywiście, nie mówię o jego ostatnich filmach. Rzeczywiście on uchodził za takiego faceta pod krawatem, za takiego bardzo akuratnego człowieka, a jego kino uchodziło za nudne. No, przytaczałem ci tę anegdotę ze słynnym krytykiem Kałużyńskim, który nazywał Zanussiego panem Zanudzi, nawiązując oczywiście do jego nazwiska. Natomiast tak jak mówisz, uważam, że absolutnie miejsce jest dla różnych prób i dla różnych filozofii kina, dla różnego sposobu obrazowania rzeczywistości. Miejsce Zanussiego też jest poczesne w polskim kinie, w polskiej kulturze. Podobnie zresztą jak Żuławskiego. Co do krytyki tej cywilizacji, oczywiście w zależności od tego, co uznamy za postęp, a co za regres, prawda? Bo to też można na różne sposoby definiować. Jeżeli uznamy, że postępem jest właśnie to, że mamy prysznic, ciepłą wodę w kranach i tego typu udogodnienia i to jakby nam wystarczy, no to oczywiście dokonaliśmy potwornego postępu. No, żyjemy dłużej, mamy rozwiniętą medycynę i tak dalej, i tak dalej. Osiągnęliśmy księżyc, wiemy, że nie da się tam oddychać. Już niestety wiemy, że na Marsie nie da się żyć. To wszystko wiemy. Natomiast wydaje mi się, że z pewnego punktu widzenia oczywiście Żuławski ma rację. Nie tylko Żuławski, ale wcześniej Rousseau czy wielu innych tego typu myślicieli, którzy mówili, no rzeczywiście rozwijamy technologię udogodnień, jesteśmy w stanie sobie fajnie żyć, ale co my z tym życiem właściwie robimy, prawda? Czy my przy okazji czegoś nie tracimy, czy o czymś nie zapominamy, prawda? Czy właśnie dążąc do tego nieustannego komfortu nie tracimy czegoś bardzo istotnego? Według Żuławskiego tracimy. Mi się też tak wydaje, no, ja bym się odwołał do tego, co dzieje się współcześnie teraz, to znaczy do tej inwazji czatów na przykład, prawda? Tej sztucznej inteligencji, która będzie wspomagała za chwilę w bardzo wielkim stopniu procesy twórcze. Ludzie się z tego bardzo, niektórzy cieszą. Mnie to natomiast niesłychanie wręcz martwi, prawda? Bo mam wrażenie, że my odcinamy taką ostatnią gałąź kreatywności człowieka. I to jest rzeczywiście ułatwienie, bo my, nie wiem czy czytałem się wczoraj na Filmwebie, chyba właśnie przeczytałem, że pojawił się nowy program, który jest w stanie generować filmy na podstawie krótkiej notatki, czyli napiszesz jakiś krótki scenariusz, a sztuczna inteligencja zrobi ci z tego na razie minutowy film na wysokim poziomie podobno. Więc to są rzeczy już trochę niewyobrażalne. Lada moment skończy się zawód reżysera, scenarzysty, pisarza, kreatora treści, prawda, jako taki. Czy rzeczywiście powinno nam na tym zależeć? No mi się wydaje, że nie, no. My tracimy coś niezwykle istotnego, tracimy ten element twórczy naszego gatunku w imię źle pojmowanego wygodnictwa po prostu, prawda?
Czyli cywilizacja rzeczywiście no, tworzy nam coraz to nowe narzędzia, które można wspaniale wykorzystywać, ale które w coraz większym stopniu nas spychają do defensywy twórczej na pole jakiejś pustyni, prawda? Intelektualnej, uczuciowej, emocjonalnej. Takie mam wrażenie. Tak, i zdaje się, że Żuławski jakoś tam pije też do technologii, ale to jest taki fragment, który był tylko odczytany przez niego z OFU, kiedy w trzeciej części filmu Marek jest tam po drugiej stronie morza, wchodzi do jakiejś świątyni Szernów, tam jest taki fragment, gdzie Żuławski czyta, że są jakieś szuflady, a w szufladach sztuczne oczy, czy coś w tym stylu, i on potem w wywiadzie wyjaśnia, że to się odnosiło do technologii właśnie. Ale co do sztucznej inteligencji, to no tak, dla mnie też to jest niepokojące, ale ja też w rozmowie na temat łowcy androidów o tym mówiłem, odwoływałem się do książki Alchemia i sztuczna inteligencja, chyba ona taki tytuł nosi, nie pamiętam jak się nazywa autor w tej chwili, ale ja w ogóle zakładam, że ta sztuczna inteligencja, ona jakby różne takie koncepcje, które wokół niej istnieją, nawarstwiają się, że one się opierają na wielu nieporozumieniach filozoficznych i na takim redukowaniu ludzkich zdolności kognitywnych do samej inteligencji w takim ujęciu obliczeniowym. A wydaje mi się, że to jest nieuprawnione, że człowiek jest czymś dużo, dużo więcej i że na przykład, no nie wiem, ja korzystam z czatu GPT w pracy i widzę, jak on, jak się mu daje jakieś kreatywne zadania, zadania, które wymagają realnej kreatywności, no to póki co, moim zdaniem, to wypada bardzo źle, że to nie jest prawdziwa kreatywność, to jest kompilowanie wzorców. To tak naprawdę czat GPT pokazuje, czym kreatywność nie jest, czym jest pozorowanie kreatywności. I co do tego zastępowania scenopisarzy, powiedzmy, no to myślę, że czat GPT, no w związku z tym, jak wygląda współczesne kino komercyjne, że można czasami tworzyć jakieś tam remake'i, takie jak od kalki w zasadzie, to takie rzeczy czat GPT pewnie byłby w stanie tworzyć, bo to są takie scenariusze pisane jakoś mechanicznie. Ale jeśli chodzi o poważne kino, kino autorskie, które ma być jakąś wypowiedzią, która wyrasta z doświadczenia człowieka, no to bardzo mi, szczerze mówiąc, bardzo trudno mi sobie wyobrazić, żeby sztuczna inteligencja była zdolna do czegoś takiego. Nie wiem, czy to nie będzie tak, że nastąpi jakiś zwrot w pewnym momencie. Pamiętam, że to Tomasz Bagiński chyba mówił o tym, że w kinie, we współczesnej animacji jest tak, że w zasadzie już można wszystko pokazać na ekranie, bo mamy takie środki techniczne i że w związku z tym on prognozuje jakby powrót do podstaw, że znowu historia ma decydujące znaczenie, że ta forma już nie jest najważniejsza i że tak, znaczy obecnie pewnie jest, ale że taki powrót będzie następować jego zdaniem. Wydaje mi się, że może jakby jak my rozwiniemy tą technologię sztucznej inteligencji, to zdamy, zreflektujemy się, zdamy sobie sprawę z tego, jakie to jest redukcyjne i wrócimy do tego, co jest tak naprawdę ważne. No ale wiadomo, że to jest bardzo szeroki temat. Ja się nie zgadzam z tą diagnozą Bagińskiego, absolutnie. Uważam, że wręcz odwrotnie, będziemy szli w stronę interaktywności, w stronę przerabiania kina i literatury w grę interaktywną. Na tym to będzie polegało bardziej. Wtedy udział właśnie algorytmów sztucznej inteligencji będzie bardzo znaczący. Natomiast mam też wrażenie, Kubo, że nie doceniasz tej technologii. W tym sensie, że kiedy pojawiły się pierwsze samochody, mówiono mniej więcej tak samo jak ty. Te samochody, jak pamiętasz, te pierwsze modele, jakie w ogóle się pojawiły, były bardzo powolne, ta technologia była bardzo zawodna. Ludzie mówili, a po co mi samochód, skoro mam konia, który jest szybszy, sprawniejszy, wejdzie pod górę, ten samochód pod górę nigdy nie wjedzie. Prawda? No i widzimy, jak to wygląda teraz. Ta technologia raczkuje. To jest początek dopiero. Ja bym w ogóle nie oceniał tego na tej podstawie tego, co w tej chwili widzimy. Tylko no, ja widzę pewne niepokojące sygnały. Wydaje mi się, że ona będzie bardzo inwazyjna i będzie się bardzo szybko rozwijać. Tak uważam. No, z tym rozwojem to na pewno prawda, że to dopiero jest początek. Z tym się trudno nie zgodzić, że jakby rzecz w tym, że ta sztuczna inteligencja ona cały czas się uczy i to jeszcze w takim wydaniu wykładniczym w zasadzie, prawda, że jakby im więcej potrafi, tym bardziej się będzie uczyć. No nie wiem, wydaje mi się, że to jest na osobną rozmowę. Ja zgadzam się z tym, co mówisz w dużym stopniu, ale wydaje mi się, że to wciąż się opiera na takich wyobrażeniach filozoficznych, które są uproszczone i jakoś redukują człowieka i że to jest tak, że właśnie jakby my sami przecież nie rozumiemy człowieczeństwa. Być może ten Żuławski tutaj się przydaje jako ktoś, kto nam przypomina o tym,
że my nie mamy pojęcia, kim jest człowiek, czym jest ludzki umysł tak naprawdę, więc trudno byłoby modelować ten ludzki umysł. Wydaje mi się, że sztuczna inteligencja tylko pewien aspekt ludzkiego umysłu modeluje, aczkolwiek to też będzie miało ogromne konsekwencje. Jedna rzecz, tylko już na marginesie bardzo. Owszem, masz rację. Ja też zauważyłem, że nie jestem zwolennikiem posthumanizmu, który właśnie próbuje upraszczać człowieczeństwo. Jak się czyta Harariego, tam też są cały czas porównania człowieka do prostego algorytmu. Właściciele portali społecznościowych mówią, że zachowanie człowieka można przewidzieć na podstawie kilku kliknięć. To jest wszystko redukujące, prawda? Ale zarazem taka filozofia, takie pojmowanie człowieka działa zwrotnie. Znaczy ono działa na ludzi. Tak? Znaczy jeżeli w to uwierzymy, a młodzi ludzie zdają się w to wierzyć, to tak zaczniemy działać prędzej czy później. Prawda? To będzie takie algorytmiczne rzeczywiście społeczeństwo bardzo uproszczonych jednostek ludzkich. I tego należy się obawiać. Bo to nie jest tylko tak, że my źle definiujemy człowieka w kontekście sztucznej inteligencji, tylko następuje redefinicja człowieczeństwa w oparciu o pewne pojmowanie sztucznej inteligencji. To jest bardzo niebezpieczne moim zdaniem. No to prawda, to ciekawy wątek. To pamiętam, że jest taki cytat z Pablo Picasso chyba, ale nie jestem przekonany, że namalował portret jakiejś kobiety. Ktoś tam, ta kobieta chyba zobaczyła portret i powiedziała, że jest zupełnie do siebie niepodobna, a on odpowiedział, że teraz jest niepodobna, ale zacznie być podobna, jak będzie patrzeć na ten portret. I to mnie interesowało w kontekście interpretacjonizmu w filozofii, że właśnie jest jakaś karykatura człowieczeństwa, ale jak człowiek się przegląda w karykaturze, to coraz bardziej się może upodabniać do niej. To są takie zwrotne oddziaływania. Okej, mam nadzieję, że będzie jakaś okazja, żeby może pogadać o tym osobno, może jakiś inny film wybierzemy czy coś, bo to jest tematyka też science fiction, poniekąd można czerpać z tej tradycji, a to jest coś bardzo aktualnego. Ale wróćmy proszę do filmu i jest coś takiego, powinienem był ten wątek przywołać wcześniej, w zasadzie to by bardziej pasowało do ram tej naszej rozmowy, ale chciałem cię jeszcze dopytać, bo to jest takie moje luźne skojarzenie, o tym sobie myślałem. Mówiliśmy o tym, że jest tak, że do Marka przychodzi aktor, który mówi, że będzie się w niego wcielać w przyszłości, ale aktor w pewnym sensie odgrywa rolę Chrystusa, wciela się w nią. I ja właśnie myśląc jakby w trakcie tego filmu, zacząłem sobie myśleć o chrześcijaństwie i sobie pomyślałem o tym, jak to jest zagadkowe, ta rola Chrystusa właśnie. Czy my nie możemy jej postrzegać też jako odgrywania pewnej roli, jako pewnego rodzaju performansu, w związku z tym, że w chrześcijaństwie jest obecne to napięcie, że w zasadzie Jezus wie dokładnie, co ma się wydarzyć, to znaczy wstępuje na ziemię, rodzi się na ziemi i wie, że ma umrzeć na krzyżu, wie, że ma umrzeć za ludzkie grzechy, zna kolejność pewnych wydarzeń, wie na przykład tutaj w tych moich notatkach taki podrzuciłem ten trop, że mówi Piotrowi, że Piotr się go zaprze, Piotr mówi, że nie zaprze się, a potem się zapiera, więc jakby Jezus z jednej strony wie, co się ma wydarzyć, Bóg wie, co się ma wydarzyć, Bóg jako istota wszechpotężna, no i po co to wszystko w ogóle, po co taki performance? Jakby to było tak, że Jezus ma odtworzyć taki performance, przeżyć życie, nauczać, umrzeć na krzyżu, chociaż wie, że doskonale wie, że to wszystko ma się wydarzyć, Bóg to wszystko wie, ale oni muszą odegrać taki teatr, Jezus ma wziąć udział w takim teatrze po to, żeby się dokonało to, co się miało dokonać, żeby nastąpiło to odpuszczenie grzechów w wyniku tej śmierci na krzyżu. Z czym ci się to kojarzy? Bo jakoś ja właśnie takie mam luźne skojarzenia, ale jakoś w tym wypadku mnie to, w tym kontekście mnie to zaintrygowało. Można to rzeczywiście odbierać jako rodzaj odegrania pewnej roli historii, która jest istotna z punktu widzenia całej ludzkości, ale rzeczywiście w momencie, w którym role są rozdane, scenariusz jest napisany, to waga tego wszystkiego zaczyna opadać trochę. Mam wrażenie, że był taki pisarz polski, Adam Wiśniewski-Snerk, pisarz science fiction, ale on wychodził poza ramy science fiction, napisał powieść Według Łotra, która była dość tajemnicza, w której mamy takie jakieś dziwne miasto, które okazuje się do pewnego stopnia atrapą i odgrywa się tam właśnie jakby rodzaj pewnego performansu, pewnej sztuki. Występuje tam właśnie taka postać, która przypomina Chrystusa, która czyni cuda, ale te cuda mają charakter też taki bardzo umowny. Na przykład
występują tam postacie, które są manekinami. I podchodzi do niego manekin, który mówi, że, bo się odzywa, który mówi, że nie widzi. Rzeczywiście nie ma oka, więc on bierze kamyk, wkłada mu. Jest zewnętrzny obserwator, który to widzi i on tego nie odbiera w kategoriach cudu, tylko odbiera to w kategoriach sztuczki takiej, jak w cyrku trochę właśnie, która zostaje odegrana, prawda? I można by przypuszczać, że jest to jakiś rodzaj właśnie krytyki tej sztuczności tego całego antruażu chrześcijaństwa, ale zarazem nagle przychodzi do niego też człowiek ślepy i on tego człowieka uzdrawia, nie wiadomo jak, prawda? Dokonuje rzeczywistego cudu. I teraz ten bohater główny, który się temu przygląda, ten zewnętrzny obserwator, zastanawia się, czy on dokonał cudu, czy jakby przekroczył tylko granicę jego percepcji. To znaczy on nadal, tylko że na nieco wyższym poziomie postrzegania, dokonuje cyrkowych sztuczek, czyli włożył mu tam jakiś kamyk, tylko że on już tego nie widzi, tylko postrzega to jako cud, prawda? Znaczy to znów mamy u Żuławskiego częsty motyw, on o tym często mówi, to stopniowalność tej metafizyki. Nie może w nieskończoność iść. Kto stworzył Boga, prawda? I właśnie u Wiśniewskiego Snerga jest to bardzo mocno widoczne. Natomiast kwestia tego, że to jest rozpisane na role i z góry wszystko wiadomo, no to jest jednak zgodne z pewną ortodoksją chrześcijańską. To znaczy, jak się wczytamy w Augustyna, no to tam jest powiedziane, że Bóg funkcjonuje w wiecznej teraźniejszości, prawda? Tam nie ma upływów czasu, tam nie ma przeszłości, przyszłości. Czyli ta wszechwiedza Boga wynika stąd, że dla niego to jest jakby jedna przestrzeń, jedna płaszczyzna, prawda? Do której on może sięgać w sposób dosyć dowolny. My tej wiedzy nie mamy. Znów mamy różnicowanie percepcyjne tutaj jakby wykorzystane. No tak, ale właśnie jakby może tutaj faktycznie chodzi o ludzką percepcję, że dla człowieka to znowu jakby wracamy do takich religijnych korzeni aktorstwa, albo może aktorskich korzeni religijności, że jeżeli człowiek chce coś takiego zrobić, jak mówiłem, nawiązując do tego filmu Anioł Zagłady, jeżeli chce się otworzyć na sakrum, no to w jaki sposób może to zrobić? W ramach jakiegoś teatru, wykonywania pewnych praktyk. I nie wiem sam, co o tym myśleć, to tylko chciałem wrzucić w rozmowę jako pewien wątek, że tutaj być może, jeżeli tak zinterpretujemy chrześcijaństwo, to też jakby na korzyść przekonań Andrzeja Żuławskiego działa, tych wszystkich związków, religia, aktorstwo, że my, jeżeli chcemy mieć jakiś sposób na otworzenie tej sfery sakrum, to musimy to postrzegać w zgodzie z teatralnością i właśnie być może z perspektywy Boga to wszystko się rozgrywa w jakimś wymiarze nieskończoności, to co boskie, Bóg istnieje w wymiarze nieskończoności, ale dla ludzi jest ten moment jakby rozpoczęcia dziejów na nowo, kiedy Chrystus ginie na krzyżu, odpuszcza ludziom grzechy, pozwala, jakby zapewnia taki świeży początek, że to jest dla ludzi teatr, że to jest odegranie pewnej roli i tak to jest opisane w Piśmie Świętym w zasadzie, że była przepowiednia i przyszedł ktoś, kto spełnił przepowiednię, wiadomo było, co się ma wydarzyć. Jest taka książka Gabriela Marqueza, Kronika zapowiedzianej zbrodni, która moim zdaniem świetnie pokazuje, jak się łączą ten kompatybilizm filozoficzny, że można mieć z jednej strony determinizm, a z drugiej strony pytać o wolność w kontekście determinizmu. I tutaj też jest tak, że wolność, wolna wola to jest jakiś kluczowy element chrześcijaństwa przecież, a z drugiej strony jest przepowiednia. O, ale właśnie, być może to jest dobry pretekst, żeby przejść do tej wolności i fatalizmu. Jeszcze chciałem ad vocem, bo tak mi się to, no, możemy trochę pospekulować, wydaje mi się tutaj, bo to jest dość ciekawy temat. Napisałem kiedyś taką książkę, wiesz, Głos Boga. W 2006 roku to wydałem. To jest taka trochę reinterpretacja Nowego Testamentu. To są właśnie, w polskiej fantastyce występowały takie elementy metafizyki, pewnego zmagania się z metafizyką, z Bogiem i tak dalej, i tak dalej. I tam postawiłem sobie taką hipotezę, która może za mocno jeszcze wtedy nie wybrzmiała, że a co jeśli człowiek jest jeszcze czymś więcej niż nam się wydaje? To znaczy, jeżeli człowiek jest na przykład niezrozumiały dla Boga, prawda?
jest dla niego pewną tajemnicą. I teraz tak, no i tam pada taka hipoteza, że a co jeżeli Chrystus, który przyjmuje cielesność, czyli staje się tą dualną istotą jakby, jest rodzajem jakiejś sondy, prawda, która próbuje rozpoznać człowieczeństwo, czym jest człowieczeństwo, czym jest cierpienie. Znaczy, tu zachodzi oczywiście ten element odkupienia, który w ortodoksji jest, ale zarazem jest tu też element poznawczy, tak? Znaczy poznawczy ze strony Boga. I tak jak się zastanawiałem nad tym, o czym rozmawialiśmy, że jaki to ma sens, że wszystko jest rozpisane, wszystkie role są rozdane, a to się i tak rozgrywa, prawda, cały czas. I cały czas ten Chrystus, ten Mesjasz jest ukrzyżowany i kończy w taki, a nie inny sposób. Jest zdradzony, ludzie go zabijają i tak dalej. A co jeśli jest tak, że tam jak jedna z tych postaci mówi, że wiem wszystko, ale niczego nie rozumiem, prawda? A może Bóg tak samo, tak? Obserwuje cały czas tę historię, wie wszystko, wie jak to się wydarzy, ale nie wie dlaczego to się dzieje, prawda? Ludzie tak samo zresztą. Z jakiego powodu? I zresztą no, to jest jakby istota kina Żuławskiego. Żuławski jest trochę takim Bogiem, tak? Jako reżyser, czy twórca, czy kreator tej rzeczywistości, który wie wszystko, ale chyba nie wszystko rozumie, prawda? I bardziej się koncentruje na przedstawieniu tego wszystkiego, tego performansu, niż nad, a już nad tym sensem to my musimy się głowić jako widzowie, prawda? Tak, i dla mnie uderzające jest to, o czym mówiłem już wcześniej, że to jest takie konsekwentne i wiarygodne. Mówiłem wcześniej o tym, że ja traktuję filmy jako pewne wypowiedzi, które mają mi coś komunikować i tam może widzieć, że w tych swoich notatkach też napisałem, że jak myślałem sobie o filmach Żuławskiego, to doszedłem do wniosku, że to nie są, że film Żuławskiego to nie jest wypowiedź, tylko to jest krzyk bardziej, że to jest jakaś ekspresja, ale zadziwiające jest to, jakie to takie pokłady filozoficzności kryje w sobie, że w zasadzie jak człowiek się mierzy z jakąś tajemnicą, z takimi najtrudniejszymi elementami życia, no to czasami jest tak, że się kończy mówienie czegokolwiek w racjonalny sposób. Można tylko dać upust pewnym emocjom. Można właśnie krzyknąć, to jest wyraz emocji, to jest jakiś wyraz człowieczeństwa. W kinie Żuławskiego tak jest, że właśnie bardziej niż jakieś monologi, to te krzyki i jakieś takie stany katatoniczne czy stany transowe, one są wyrazem człowieczeństwa, ale nie mamy pojęcia jakim, nie mamy pojęcia co to ma oznaczać tak naprawdę i tutaj pewnie też się nie dowiemy, no każdemu to się może kojarzyć z czym innym. No ale właśnie jakby pozostając w temacie, bo i w chrześcijaństwie i w kinie Żuławskiego ten motyw wolności jest bardzo istotny. Z jednej strony będziemy mówić zaraz o fatalizmie, o tym, że z góry jest wiadome, że wszystko się skończy źle, a z drugiej strony ta wolność jest bardzo istotna, wolna wola. I ja tutaj sobie pomyślałem, nie wiem czy się zgodzisz, że to jest taka wolność w ujęciu sartrowskim bardzo, bo jest nawet taki fragment filmu, kiedy Marek mówi, jestem w więzieniu własnej wolności. Albo jeszcze wcześniej, w pierwszej części filmu, Jerzy nie wierzy nic, wierzy tylko w swoją doskonałą wolność. I tutaj jakby już rozmawialiśmy o tym, że człowiek jest wewnętrznie rozdarty, że znajduje w sobie jakiś głód, nie wiadomo na co ten głód ma być skierowany. I jak myślimy o tym, co to są za stany człowieka, no to wydaje się, że one się ściśle wiążą z wolnością i z tym, że wolność, my często jak mówimy o wolności w takim sensie politycznym, jakimś zdroworozsądkowym, to uznajemy ją za coś jednoznacznie pozytywnego. No a między innymi Sartre zwraca uwagę, że tak nie jest, że wolność się wiąże z odpowiedzialnością za samego siebie, z odpowiedzialnością za swoje gesty i że człowiek nie znajduje jakiegoś zewnętrznego rozgrzeszenia za różne swoje gesty, może robić cokolwiek, może wybrać cokolwiek, ale z drugiej strony nie ma żadnych drogowskazów, nie wiadomo co robić i że to jest jakieś źródło tragizmu ludzkiego losu i chyba tak jest z tymi bohaterami Żuławskiego, jak myślisz, że właśnie ta wolność ich tak męczy. Z jednej strony oni ją doceniają, ale z drugiej strony to jest źródło ich utrapienia. No niewątpliwie tak jest, prawda? Znaczy, no, mi się wydaje, że to nie tylko w tym filmie, ale jakby się przyjrzeć wolności, również w tym ujęciu sartrowskim, bo my może rzeczywiście, jako że mamy
jakieś ukorzenienie historyczne i no nie wiem, no, jako Polacy mamy swoją historię i u nas często wolność była odbierana jako wartość, prawda? Natomiast w ujęciu sartrowskim wolność jest przestrzenią do realizacji innych wartości, prawda? Różnych wartości na różne sposoby, no bo jest wolność, czyli jest przestrzeń, żeby wybierać, żeby iść w tę, czy w tamtą, czy w inną stronę. I to jest zupełnie coś innego, no ale nie da się odmówić istotności tej przestrzeni, prawda? Bo bez niej nie byłoby w ogóle innych wartości prawdopodobnie, które moglibyśmy realizować. Natomiast tak. Dramatyzm jest oczywiście, polega na tym, że w tej przestrzeni można się pogubić, zgubić, że ona jest dość rozległa i że możemy na różne sposoby wybierać. No ja pamiętam ten dramatyzm, no bo jako, że żyjemy w takim, a nie innym miejscu, no to jesteśmy dość unikalnymi, przynajmniej, nie wiem, na przykład to moje pokolenie, czy pokolenie przede mną, ludzie, którzy pamiętają jeszcze komunizm, znaczy no socjalizm, prawda? To mamy to unikalne jakby doświadczenie przejścia z jednej rzeczywistości politycznej w inną i nam się wydawało, że osiągnięcie demokracji, osiągnięcie wolności jest wartością samą w sobie, że to natychmiast zlikwiduje wszelkie nasze bolączki i egzystencjalne lęki i stanie się pięknie, prawda? Natomiast nie stało się. Znaczy wpadliśmy w inny rodzaj opresji. Wydaje mi się, że to było oczywiście coś lepszego niż czasy wcześniejsze, ale wiązały się z tym pewne dramatyzmy, które są chyba nieuniknione, jak się wydaje. No i tutaj mamy podobnie. No, to też jest taki rodzaj przejścia z jednej rzeczywistości w inną, prawda? To znaczy wydaje się, że tutaj rzeczywiście jest ukryta jakby przygoda samego Żuławskiego. Są takie sugestie gdzieś tam w tym filmie, że ci astronauci jakby, ci pierwotni, ci pierwsi, uciekają z jakiejś ucieśnionej, totalitarnej rzeczywistości do tego nowego świata, prawda? W poszukiwaniu być może właśnie wolności. I ją niby znajdują, ale natychmiast stają się niewolnikami zupełnie innych zależności, prawda? Które w nich są po prostu. I to jest ten taki dramat egzystencjalny, który też opisuje, nie wiem, no Erich Fromm w Ucieczce od wolności, prawda? Tam, to też jest bardzo mocno jakby pokazane, że człowiek no, niekoniecznie jest zachwycony tym stanem swobody egzystencjalnej, że może właśnie wręcz tam to psychoanalitycznie jest tłumaczone, tak? Ta tęsknota za łonem matki, w łonie matki jak jest? No, w łonie matki jest ciepło, bezpiecznie, ale trochę ciasno, prawda? Nie można się za bardzo poruszyć, no ale czujemy się bezpiecznie. No tam Fromm oczywiście dokonywał takiej psychoanalizy całego narodu niemieckiego, dlaczego oni za tym Hitlerem poszli. To była jedna z tych sposobów wytłumaczenia tego, bo Hitler taki facet, który im obiecywał, że będzie ciasno, ale bezpiecznie, prawda? I zrozumiale i wszystko będzie jasne. To niebezpieczeństwo w nas cały czas jest, ta tęsknota właśnie za tym ciasnym bezpieczeństwem. No i tutaj ta cywilizacja, która wyczekuje na Marka, przecież jakby miała podobną potrzebę, bo oni też oczekują jakiegoś Mesjasza, kogoś takiego, kto odpowie na ludzkie pytania. Nie wiadomo za bardzo, jakie pytania, to są pytania takie maksymalnie źródłowe, ale jakieś pragnienie odpowiedzi na pytania, uzyskania jej, rozwikłania tajemnicy. Tutaj też całkiem dobrze się sprawdza, a propos tego, o czym mówisz, ta metafora różnych planet, właśnie lotów kosmicznych z planety na planetę, to przecież pasuje jak ulał do życiorysu Żuławskiego, do właśnie podróżowania z Polski do Francji, bo to jakby za czasów komuny w Polsce to w zasadzie jak lot na inną planetę, ale właśnie tutaj można powielać taki schemat, że komunizm się kończy, jak mówisz, my przelatujemy na inną planetę, możemy budować cywilizację od nowa i to się znowu marnie kończy. I okazuje się, myślę, że tutaj w takim kluczu kantowskim, bo Kant o tym pisał w pewnym momencie, że w zasadzie wszystkie filozoficzne pytania można sprowadzić do pytania, kim jest człowiek. I przecież polityka, jak się zajmujemy myślą w ramach filozofii polityki, to też fundamentalne są pytania antropologiczne. Kim jest człowiek? Czy on jest dobry z natury i trzeba mu dać swobodę, czy jest zły z natury i trzeba go kontrolować jakąś tam umową społeczną?
I Żuławski jakby nam o tym przypominał, że polityka, w ogóle to wszystko to jest jakaś nadbudowa, kultura, ale fundamentalne jest pytanie, kim jest człowiek? I właśnie fundamentalne są te pytania takie egzystencjalistyczne, te jego zmagania z wolnością. No bo ja też myślę, że Żuławski docenia bardzo wolność, jakby nobilituje ją. Ten film jest pochwałą wolności i też w takim sensie, jakim mówisz, że to jest pewna przestrzeń i ci ludzie u Żuławskiego to są tacy ludzie, którzy mają potencjał wytworzenia takiego świata duchowego, tworzenia jakiejś abstrakcji, tworzenia wartości, dysponują wolnością i dzięki temu mogą to robić, mogą budować cywilizację i istnieje szansa, żeby ta cywilizacja była wspaniała i szczęśliwa. Okazuje się, że tak się nie dzieje, ale istnieje przynajmniej taka szansa. No ale z drugiej strony ja też sobie myślałem o tym, że właśnie jeżeli spojrzymy na wolność jako na przestrzeń, że to jest ciekawe, że z wolnością jest wszystko w porządku, kiedy ona występuje w jakimś kontekście, kiedy my się mamy przeciwko czemu buntować. Wiemy, jakby ta wolność ma jakieś takie upostaciowienie, ale co jeżeli spojrzymy na wolność w takim ujęciu metafizycznym, właśnie na to, że człowiek jest absolutnie wolny, tak jak pisał Sartre, jeżeli ta wolność, jeżeli nie ma opresji, jeżeli ta wolność człowieka wybrzmiewa w próżni i człowiek ma taką potrzebę szamotania się z czymś, buntowania się przeciwko czemu, ale przeciwko czemu właśnie, nie wiadomo do końca i wtedy się zmienia to spojrzenie, zmienia się pryzmat, przez który my patrzymy na wolność i ona się zaczyna jawić jako taki fenomen jakiś tragiczny właśnie, który jakby decyduje o takich egzystencjalnych, o takiej egzystencjalnej szamotaninie człowieka i tak mówią ci bohaterowie. Jerzy mówi, ja wojuję sam ze sobą, istnieje ukojenie, lecz nie ma człowieka, który je osiąga. To w tej scenie, kiedy on jest taki zanurzony w wodzie na plaży, z tego co pamiętam. No i właśnie, to chyba wolność w dużym stopniu decyduje o tym, że nie ma człowieka, który by osiągał ukojenie, bo człowiek zawsze nie odnajduje takiego odciążenia metafizycznego, jakiegoś rozgrzeszenia, chociaż bardzo by chciał. Wiesz, no, mi się wydaje, że to jest paradoks jednak, znowu użyję tego słowa, pewnej konstrukcji psychofizycznej naszego gatunku, ponieważ jak się wydaje, z jednej strony szukamy zawsze czegoś nowego. Mówiłem o tym przy okazji naszej ostatniej rozmowy, poprzedniej, że człowiek jest nieustannie niezadowolony ze swojej kondycji, ze swojego stanu posiadania, z otoczenia, prawda, i szuka czegoś nowego. Kiedy się zaspokoił, natychmiast nowe potrzeby się jakby pojawiają, jest niespokojny. A zarazem jedną z jego bardzo istotnych potrzeb jest potrzeba spokoju, prawda, stabilizacji, stałości otoczenia, prawda, co we współczesnym świecie praktycznie wydaje się już nieosiągalne. My straciliśmy ten obraz świata stałego, on się stał płynny, używając tej metafory Baumana słynnej. Natomiast, no i to też jest sprzeczne wewnętrznie, prawda? To znaczy, no, my jesteśmy rozerwani z tego punktu widzenia, że szukamy stałości, ale ta stałość, kiedy jest osiągana, nudzi nas. Ja bym powiedział, że z jednej strony wolność, tak jak mówiłeś, jest czymś tragicznym, ale wydaje mi się, że najbardziej tragiczne jest to, że ona się w jakimś momencie staje czymś banalnym, prawda? Że wolność się banalizuje. Wolność jest trochę odbierana tak jak powietrze atmosferyczne, prawda? My oddychamy powietrzem, nikt się z tego powodu nie cieszy, bo z czego tu się cieszyć? Że co, że oddychasz? No ale spróbuj przez 3 minuty nie oddychać, prawda? Tak, to jest ten paradoks związany z wolnością. Kiedy, tak jak mówiłeś, kiedy zaczyna jej brakować, my zaczynamy o nią walczyć, prawda? Kiedy ona jest, przestaje mieć dla nas znaczenie. Źle ją wykorzystujemy. Banalizuje się. Staje się czymś nieistotnym. No dobra, i teraz jakby w tym kontekście wolności się pojawia takie pytanie, które wydaje mi się, że jest bardzo ważne naprawdę przy okazji jakby prób pojmowania tego filmu na Srebrnym Globie, czyli fatalizm, czyli jak to się dzieje, że jakby te ludzkie dążenia się jakoś nieuchronnie degenerują. Tutaj w ogóle pomyślałem sobie, niby te filmy, o których rozmawiamy dzisiaj i poprzednio, czyli poprzednio Twarze na sprzedaż, są zupełnie różne, ale pomyślałem sobie, że to jest coś takiego, co je łączy, może łączy nasze obydwie rozmowy, bo tam w tych Twarzach na sprzedaż też występuje przecież taki element fatalizmu, że dobre dążenia, okazuje się, że one są jakby
coś sprawia, jakiś los sprawia, że one są z góry skazane na porażkę, niezależnie od tego, że człowiek ma takie pragnienie świeżego początku, to zaczyna na nowo i powiela pewien schemat. Nie uważasz, że one jakoś tak zadziwiająco korespondują ze sobą dobrze, te dwa filmy? No nie tylko one, no wydaje mi się, że artyści są ludźmi wrażliwymi, są takimi barometrami nastawionymi w sposób czuły na atmosferę antropologiczną i opisują rzeczywiście, no, tak jak mówisz, pewien fatalizm ludzkiej natury, że od pewnych rzeczy nie da się uwolnić. Mimo że próbujemy, prawda, wydobywanie się, jak to czynił Baron Münchhausen, za włosy z bagna. No, w opowieściach bajkowych czy w opowieściach takich groteskowych jest to możliwe, natomiast w życiu jest to niewykonalne właściwie, prawda? Ten bagaż ze sobą cały czas zabieramy. W każdym razie, wracając do samego filmu, no to już mówiliśmy o tym, że od tego się rozpoczyna w ogóle na Srebrnym Globie, że astronauci przylatują na nową planetę i mają założyć cywilizację od nowa. I to jest właśnie taki świeży początek. Ja też sobie myślę, że ciekawe w tym filmie jest to, że oni zakładają nową cywilizację nie w takim sensie technicznym, jak myślelibyśmy jakby w nawiązaniu do gatunku science fiction, tylko w jakimś takim właśnie duchowym. To znaczy Żuławski jakby stawiał pytanie o to, czym jest istota cywilizacji, że technika to jest tylko jakaś nadbudowa, ale on się koncentruje na tym, co wewnątrz ludzi, wewnątrz takiej wspólnoty pierwotnej. No i tutaj Żuławski w tym wywiadzie Rzece mówi na przykład w ten sposób. Problemem centralnym jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Jak to się dzieje, że cywilizacja, która przybywa i która ma wszelkie podstawy do stworzenia innego, własnego porządku, wchodzi w te same kolejny. Oni uciekli od niewoli, żeby stworzyć sobie wolność i znów wpadli w te same pułapki. To tak jak mówiliśmy, no ale jakby sam Żuławski przyznaje, że to jest bardziej zagadka niż coś takiego, na co mielibyśmy odpowiadać. No ale nie wiem, jak myślisz, można podjąć próbę odpowiedzi na to pytanie? Czy to jest tak, że Żuławski nam tutaj mówi coś na temat ludzkiej natury właśnie, że człowiek ma w sobie coś takiego, że właśnie zawsze ta wolność będzie się, wykorzystanie wolności się będzie kończyć źle? Czy być może, czy w ogóle możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, że ci astronauci, których widzimy w filmie, potem ruszają na jakąś kolejną planetę i za którymś razem im się udaje i budują wspaniałą wspólnotę, która się nie zdegeneruje, ci duchowni nie będą zachęcać do wojen religijnych, nie będą nabijać nikogo na pale? Jakby, co miałoby być warunkiem czegoś takiego? Ciężkie pytanie. No, wydaje mi się, że Żuławski daje negatywną odpowiedź na to, pesymistyczną odpowiedź na tego typu wątpliwości. Ponieważ być może my nie jesteśmy w stanie po prostu zdefiniować samych siebie. Więc tak naprawdę nie znamy odpowiedzi na to, co jest dla nas najistotniejsze, najważniejsze, jakie potrzeby są dla nas najwyższe, prawda? Jak się przyjrzymy temu pejzażowi ludzkiej myśli, filozoficznej, politycznej, czy jakiejkolwiek innej, no to zobaczymy, że ta wielość odpowiedzi niejednokrotnie sprzecznych ze sobą ma zazwyczaj charakter dość fragmentaryczny. Tak, nawet jak się przyjrzymy na przykład, nie wiem, pejzażowi politycznemu i powiedzmy, że można tam wyodrębnić takie trzy główne nurty, prawda? Nie wiem, liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, prawda? Umownie, no bo wiadomo, że są różne jeszcze inne konfiguracje i tak dalej. No to te trzy systemy polityczne są oparte na pewnej hipotezie ludzkiej natury, prawda? Hipotezie, która ma charakter jednostronny zazwyczaj. To znaczy liberałowie powiedzą, wolność jest najważniejsza, człowiek jest istotą, idąc tropem Rousseau, dość fajną, prawda? Dosyć swobodnie się poruszającą w rzeczywistości. Stwórzmy mu dobre warunki, łagodne, niech państwo nie ingeruje w rzeczywistość społeczną za bardzo, bo każdy się zrealizuje sam, co jest fałszywe, prawda? Bo wiemy z praktyki, że tak nie bywa, że nieliczne jednostki są w stanie rzeczywiście dobrze się ułożyć z rzeczywistością tak pojmowaną. Konserwatyści powiedzą, państwo musi nas gnieść, musi nas ustawić, musi nam dać twarde warunki, powiedzieć, co mamy robić, prawda? W którą stronę iść.
i tak dalej. Ponieważ człowiek jest istotą gnuśną, złą, egoistyczną, słabą, prawda? Nieprawda, też nie do końca prawda. To nie jest jednoznaczna oddająca prawdę na temat człowieczeństwa definicję. Socjaliści powiedzą, człowiek jest istotą bez właściwości, prawda? Można go kształtować jak glinę, można z nim zrobić, co się chce. Jeżeli stworzymy mu odpowiednie warunki, to stworzymy utopię, prawda? Okazuje się, że się nie udaje. Człowiek nie jest tylko i wyłącznie gliną i człowiek nie jest istotą bez właściwości. To też jest fałszywa odpowiedź. Być może te wszystkie odpowiedzi tworzą jakąś całość, tak? Trudno powiedzieć. Natomiast mam wrażenie, że to cały czas jest takie opukiwanie, jak w tej historii o mędrcach chińskich, co mają opisać słonia, prawda? Podchodzą do niego i go tam jeden, oni są oczywiście jeszcze warunek wstępny, niewidomi i muszą go poprzez dotyk opisywać. Jeden dotyka nogi, mówi, to jest kolumna jakaś, prawda? Drugi dotyka trąby, to jest wąż i tak dalej, i tak dalej. My tak dotykamy tego człowieka z różnych stron i go opisujemy na różne sposoby i one są fałszywe. Ale tragizm tej sytuacji polega na tym, że powstały systemy polityczne, które działają na podstawie fałszywych informacji na temat człowieczeństwa, prawda? Znaczy niepełnych informacji, może w ten sposób. Być może nie możemy po prostu sami siebie zdefiniować do końca. Takie też odnoszę wrażenie. I to jest pewien rodzaj dramatu niewątpliwie, o którym Żuławski też pisze, prawda? Znaczy robi filmy o tym raczej. Tak, tak. No jak tak mówisz właśnie o tym konserwatyzmie, liberalizmie, to mi się to kojarzy z tym, że jak spojrzymy na historię ludzkości w takim bardzo ogólnym ujęciu, to możemy powiedzieć, że ludzkość albo patrzyła w przeszłość, albo patrzyła w przyszłość. Wydaje mi się, że tutaj oświecenie było taką istotną zmianą, bo jeszcze tam za czasów renesansu my jakby mieliśmy takie przekonanie, że jeżeli chcemy odnaleźć szczęście, mądrość, to musimy patrzeć w przeszłość i z przeszłości czerpać, a oświecenie moim zdaniem zmieniło ten paradygmat i skłoniło nas do tego, żeby patrzeć w przyszłość. I z konserwatyzmem, liberalizmem jest poniekąd tak samo. Liberalizm też kieruje nasze spojrzenie na jakąś tam inżynierię społeczną, budowanie jakiegoś lepszego świata w przyszłości, podczas gdy z konserwatyzmem jest na odwrót. Ale ja ten fatalizm Żuławskiego postrzegam w taki sposób, że Żuławski jakby zdawał się mówić, że początek i koniec są związane ze sobą, tej przygody człowieka. To znaczy, jeżeli my chcemy zrozumieć, czemu nam nie wychodzą pewne próby budowania nowego świata, to musimy powrócić do samych początków człowieczeństwa, do samych początków ludzkiej cywilizacji. Ja to tak postrzegam, że jakby człowiek, cywilizacja teoretycznie się rozwija, ale możemy ją sobie wyobrażać jako takiego węża, który sam własny ogon zjada i się zamyka w taką spiralę. No i tutaj właśnie taka perspektywa biblijna znowu wybrzmiewa, jakiegoś grzechu pierworodnego, że może w przeszłości coś się stało, ale człowiek, odkąd my człowieka znamy jako człowieka, myślimy o czymś takim jak to conditio humana, no to człowiek jest jakoś wybrakowany, coś z nim jest nie tak, co sprawia, że te kolejne próby. Właśnie to jest też ciekawe, że to na Srebrnym Globie możemy postrzegać jako taką wypowiedź z zakresu filozofii dziejów poniekąd i że Żuławski to przedstawia w taki sposób, że to jest taka filozofia dziejów podporządkowana eschatologii, że cokolwiek człowiek robi, to są kolejne próby znalezienia jakiegoś spełnienia takiego eschatologicznego poronione i żeby my możemy się zastanawiać nad tym, czy w przyszłości będzie lepiej, ale jeżeli się nad tym zastanawiamy, to musimy spojrzeć wstecz znowu na te źródła, korzenie człowieczeństwa, nad tym się zastanawiać. I no nie wiem, chyba to jest właśnie takie biblijne trochę ujęcie tego, że w człowieku jest jakiś, że to jest właśnie kondycja człowieka, że jest w nim jakiś taki ubytek, który sprawia, że my wciąż na tych samych torach się znajdujemy. Znaczy, no, wydaje mi się, że jak na początku mówiłeś, że są te dwa paradygmaty, bo to rzeczywiście można i w taki sposób ujmować, że kładzie się nacisk albo na przeszłość, tu mamy jakiś typ utopii, który bywa nazywany, Szacki chyba tak to określił, ten teoretyk utopii, uchronią, tak, czyli utopią czasu, że był kiedyś idealny czas, w którym ludzie byli piękni, wspaniali. No oczywiście można tutaj się odwoływać do Platona, do
a także do biblijnego raju na przykład, prawda? A później te wszystkie realizacje historyczne już były naznaczone jakimś tam stopniem niedoskonałości tej realizacji, bo oddalaliśmy się od tego ideału. No i nastawienie na przyszłość, które z kolei odcina przeszłość, prawda? To znaczy, no, to widać z kolei w antyutopiach, gdzie, no, na przykład u Orwella, prawda? Gdzie mamy taki sposób myślenia, że trzeba się pozbyć historii, bo historia niebezpiecznie może nam przypominać pewną wiedzę na temat właśnie pewnych naszych dawnych potrzeb, które nie pozwolą zrealizować utopii, prawda? Nie wiem dlaczego jest to taki zawsze sposób myślenia, odcinania albo przeszłości, albo przyszłości, prawda? Albo się koncentrujemy na przeszłości, bo tam było świetnie i wspaniale i trzymajmy się tego kurczowo, albo zostawmy przeszłość, ona jest nieistotna. Przecież to jest istotne źródło pewnej wiedzy, bardzo istotnej na nasz temat, prawda? Nie potrafimy rzeczywiście w tych skrajnych ujęciach tego syntetyzować, jak gdyby, mam wrażenie, a to jest niezwykle potrzebne. Znaczy, oczywiście koncentrujmy się na przyszłości, ale pamiętajmy o przyszłości, prawda? To jest bardzo ważne moim zdaniem, a tego tutaj nie ma. No i mam wrażenie, że rzeczywiście no, u Żuławskiego jest to dość widoczne, że jest ten fatalizm jakby, no, możemy szukać gdzieś tam, znaczy jest to w tym momencie, kiedy on odwołuje się do de Chardena na przykład, prawda? To jest dość interesujące. Nie wiem, czy to będzie osobny segment jeszcze rozmowy, czy już będziemy do tego powoli przechodzić. Bo tamto ujęcie takiej inżynierii wstecznej trochę, prawda? Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że on mówi, my szukamy cały czas ideału, tak? I od tego ideału jakby wychodzimy. Tymczasem powinno być odwrotnie, powinno być oddolnie, tak? Znaczy tak. Najpierw konstruujemy, najpierw jesteśmy istotami biologicznymi, głupimi, słabymi, takimi czy owakimi, dopiero my możemy stworzyć Boga, tak? Znaczy my możemy się rozwinąć. Ale tutaj w tym kontekście jeszcze chciałem do tego Wilhelma Reicha wcześniej nawiązać. I no, przeczytam najpierw jeden cytat, a potem może zadam ci pytanie, które jakby on wywołuje we mnie. Reich pisze w ten sposób: tajemnica śmierci Chrystusa, czyli też tajemnica śmierci Marka w zasadzie, jeżeli myślimy o tym filmie. Tajemnica śmierci Chrystusa wciąż nie jest rozwiązana. Tragedia sprzed 2000 lat, która wywarła tak olbrzymi wpływ na los ludzkości, powinniśmy rozpatrywać jako nieuchronną konsekwencję opancerzenia człowieka. Chrystus stał się ofiarą struktury ludzkiego charakteru, ponieważ rozwinął właściwości i sposób postępowania, które działają na pancerz charakterologiczny człowieka, jak czerwień na emocje dzikiego byka. Chrystus jest wyrazem życia per se. Nie ma większego znaczenia, czy zabicie Chrystusa dokonało się 3000 lat przed naszą erą, czy w 2000 roku naszej ery. Chrystus na pewno zostałby zabity w każdym czasie i w każdej kulturze. Wystarczy, by warunki konfliktu między zasadą życia i emocjonalnym zadumieniem były w społeczeństwie podobne jak w dawnej Palestynie za czasów Chrystusa. No i właśnie, to emocjonalne zadumienie. Ja odnoszę wrażenie, że Żuławski się zgadza z tym. On właśnie, ta jego fascynacja aktorstwem, ona chyba się splata z takim przekonaniem, że ludzie są emocjonalnie zadumieni, czyli jakoś zablokowani przez cywilizację, że mają właśnie te węzły na duszy. No i co myślisz o takim pomyśle, który zdaje się, że Reich jakoś podsuwa, że ten fatalizm, czyli to, że wszystko jest z góry skazane na porażkę, że to się wiąże z tym pancerzem charakterologicznym człowieka, jak on mówi, czyli z jego jakimiś tam zahamowaniami wewnętrznymi i że gdyby człowiek się wyzwolił jakoś wewnętrznie, odkrył jakąś tam swoją spontaniczność, taką autentyczność, którą być może odkrywać w szamanizmie czy w aktorstwie i wtedy zaczął budować tą nową cywilizację. Gdyby tą cywilizację budowali ludzie, którzy nie są emocjonalnie zadżumieni, no to może wtedy to by się udało. Ja to odbieram jako pewną formę nowej utopii, tak? Znaczy, no w sensie jakimś też, no, dla mnie utopijność jest jakimś koniecznym marzeniem ludzkości o lepszym świecie, ponieważ to nas trochę zawsze podnosi, prawda? To marzenie jest okej. Natomiast rzeczywiście jest coś tragicznego w tym, że tej utopii w zasadzie nie daje się realizować, prawda? Gdzieś tam te bariery, być może tkwiące w ludzkiej naturze, rzeczywiście są i przeszkadzają w tym.
To znaczy, no, nie wiem, co by się stało, jakbyśmy stali się spontaniczni. To znaczy, bo można też pojmować człowieka na sposób taki freudowski, prawda? To znaczy, że mamy tutaj ten trójpodział id, ego, superego, prawda? I to ego, czyli ja świadome, to jest taki wąski paseczek, który jest zgniatany z dwóch stron przez potężne siły. Z jednej strony popędy, no, u Freuda to były przede wszystkim popędy seksualne, ale niekoniecznie muszą być to tylko popędy seksualne. Rzeczywiście, no, jakieś tam nasze biologiczne ukorzenienie, prawda, które nami steruje w znacznej mierze, no to jednak trzeba tę zasługę Freudowi oddać, że on o tym jako jeden z pierwszych powiedział. A z drugiej strony mamy to gniecenie rytuałów, cywilizacji, kultury, prawda, tego wszystkiego, co usztywnia nas właśnie, powoduje, że zachowujemy się w ściśle określony sposób, ponieważ się tego od nas wymaga. Nadaje nam pewną formę. Ja zawsze mówię, no, forma jest więzieniem, ale forma jest też kształtem, prawda? O tym nie wolno zapominać. Znaczy, to jest trochę na tej zasadzie jak w butelce, prawda? Że wlejemy tutaj wodę, jakby nie było. I ta woda jest tu uwięziona i ona zostanie przeze mnie wypita prawdopodobnie, czyli źle skończy z jej punktu widzenia. Ale gdyby nie było tej butelki, ona by się bez sensu rozlała, prawda? I by wyschła. Nie miałaby żadnego sensu. Więc to, że kultura nas usztywnia, powoduje, że czujemy się dyskomfortowo i tak dalej. Z jednej strony jest źródłem naszego niezadowolenia, ale z drugiej strony bez niej by nas nie było, prawda? W ogóle. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę. To oczywiście też jest jakieś źródło tragizmu i sprzeczności wewnętrznej i tego, że człowiek jest taką dziwną istotą bardzo. Ale nie wolno o tym zapominać, że kultura jednak nadaje nam kształt, że te wszystkie rytuały sprawiają, że my w ogóle jacyś jesteśmy. Tak. To są takie rzeczy, z którymi ja się zdecydowanie zgadzam. Pamiętam, że u Umberto Eco na przykład czytałem o tym, on o tym często wspominał a propos cywilizacji rzymskiej, jak ważne było pojęcie granicy i takie przekonanie, że u podstaw cywilizacji w pewnym sensie tkwi pojęcie granicy, wyznaczania pewnych granic. I ja też myślę, że to posiada kluczową rolę, odgrywa kluczową rolę w naszym życiu i że to jest bardzo aktualny temat, to znaczy w związku z taką moim zdaniem obserwowaną obecnie tendencją do bezmyślnego przekraczania różnych granic. Myślę, że można je przekraczać, ale powinno się uważać, żeby nie robić tego w bezmyślny sposób. No a z tym Freudem to jest ciekawe, bo też mi się narzucały takie skojarzenia freudowskie. Można właśnie powiedzieć, że ci ludzie, którzy w filmach Żuławskiego występują, przecież z nimi jest tak, że jak oni poszukują jakiejś autentyczności, zstępują na niższe poziomy siebie samych, to odkrywają tam jakąś taką dziką energię, właśnie seksualną w dużym stopniu, jak w opętaniu. To jest takie bardzo freudowskie, jakby jakieś id przejmowało kontrolę nad ich postępowaniem, a to ego zanikało w tym wszystkim, że to jest taki wewnętrzny obszar człowieka, to jest obszar mroczny bardzo i niebezpieczny. No ale z drugiej strony w tym wywiadzie Rzece Żuławski się krytycznie wypowiadał na temat Freuda i twierdził, że on się z Freudem nie zgadza, on się nie identyfikuje z tym. Nie wiem, być może bardziej z Jungiem, być może z nim by się zgodził, no ale w zasadzie Wilhelm Reich to też jest pewna parafraza różnych rzeczy, o których pisał Freud, według mnie. Więc to są bardzo interesujące tematy, ale też właśnie a propos tego fatalizmu w takim szerszym ujęciu, to o tym już trochę rozmawialiśmy. Chciałem cię jeszcze zapytać o ten komunizm, że komunizm miał taki aspekt mesjanistyczny i jakby Żuławski to wszystko widział na własne oczy przecież. Pamiętam, że to chyba Erich Fromm gdzieś tam pisał o tym, jaka była czwórka najwybitniejszych ludzi w dziejach i wymieniał, że Chrystus, Budda, mistrz Eckhart i Marks. I przecież Marks przez niektórych marksistów był traktowany jako mesjasz i jakby właśnie ten komunizm miał mieć takie posłannictwo jakieś mesjanistyczne. No a właśnie Żuławski mógł na własne oczy widzieć, jak to się degeneruje właśnie. W pewnym sensie historia komunizmu to jest przecież historia tego, co widzimy w filmie Na Srebrnym Globie. To znaczy próba zbudowania nowego, lepszego świata, niby wyjściowo jakieś wzniosłe ideały i jak największe rozczarowanie na koniec. I jakby
widok tego, że niby dążenie do jakiejś równości i wolności się przekształciło w brak wolności i w brak równości w jeszcze bardziej radykalnym wydaniu niż wcześniej. Jak w ogóle myślisz, jeśli chodzi o przerwanie tego filmu, chodziło bardziej o takie elementy proreligijne na Srebrnym Globie, czy właśnie o takie odczytanie tego jako krytyki komunizmu? Znaczy, mówisz o tej decyzji Wilhelmiego, tak? Że tak. No, trzeba wyjaśnić, że nie mówimy tu o wybitnym aktorze Romanie Wilhelmim, tylko o Wilhelmim, który był wtedy ministrem kultury i który rzeczywiście podobno była to jego decyzja, żeby przerwać realizację filmu, mimo że już tam chyba 3/4 tego filmu zrealizowano, nakręcono. Być może z tego właśnie rzeczywiście powodu, bo on podobno oglądał materiały. I tam rzeczywiście no, można by to interpretować w takich kategoriach, że jest to film o niepowodzeniu pewnej utopii, prawda? Tylko że ja bym to pojmował, tę utopijność tutaj bardzo uniwersalnie, bo można ją odnosić zarówno do komunizmu, jak i do chrześcijaństwa oczywiście również, bo według Żuławskiego chrześcijaństwo również poniosło porażkę z tego punktu widzenia, bo się usztywniło tak, w tych swoich formalizmach różnego typu. Natomiast no, dlaczego komunizm poniósł porażkę? Wydaje mi się, że no, padł ofiarą pewnego złudzenia po prostu na temat ludzkiej natury, prawda? Nie wziął pod uwagę pewnych zmiennych, takie odnoszę wrażenie. To, co mówiłeś o tym, że ma taki charakter parareligijny, na to, że na przykład zrobiono tę mumię Lenina, prawda? Trochę jak te mumie w piramidach egipskich i wystawiano publicznie. Tam były pochody jakieś, prawda? Ten cały związany z tym taki właśnie szamanizm wręcz bym powiedział. To świadczy o pewnym głodzie uniwersalnym tego typu wrażeń, mam wrażenie, prawda? Znaczy to ja mam wrażenie, że no między innymi Harari, z którym ja się średnio zgadzam, ale akurat tu bym się z nim zgodził. Harari mówił, pisał w jednej ze swoich książek, że ideologie polityczne są zastępnikami religii trochę, prawda? Znaczy na pewnym etapie rozwoju ludzkości przejęły pewne funkcje religii i w gruncie rzeczy też polegają na pewnej formie zaangażowania emocjonalnego i wiary w nie, prawda? W pewne dogmaty, które głoszą, a które zazwyczaj są oddalone od rzeczywistości. To, o czym mówiliśmy, że i konserwatyzm, i socjalizm, i liberalizm są w gruncie rzeczy fragmentaryczne, prawda? Tylko pokazują fragment natury ludzkiej. Natomiast one są traktowane dogmatycznie w tych właśnie. I komunizm był podobny, prawda? Znaczy dogmatycznie traktował pewne aspekty i trzeba było w nie po prostu uwierzyć. I jak się uwierzy, no to się zrealizuje utopię tu i teraz, tak? Bo no, według Marksa religia była opium dla ludu, ponieważ religia, chociaż no, trzeba pamiętać o tym, że Marks nie mówił, że religia na pewnym etapie ludzkości nie była potrzebna, jego zdaniem była potrzebna, prawda? Że ona właśnie działała jak opium, jak znieczulacz, tak? Znaczy nie leczyła choroby, tylko znieczulała ból. Tak? Na tym polegała rola religii według Marksa. Natomiast komunizm będzie lekarstwem, tak? Nie będzie opioidem, tylko wyleczy rzeczywiste bolączki. Tymczasem okazało się, że no jak się przeprowadza rewolucję i zmienia się pozycjonowanie społeczne, to po prostu następuje wymiana pozycjonowania i ci, co byli uciskani, uciskają tych, którzy uciskali, prawda? I to jest jedyna zmiana. Tam nie ma zmiany jakościowej. Jest zmiana pozycjonowania po prostu, jest zemsta, prawda? No i tak to się trochę skończyło, niestety. No, ja oczywiście bardzo upraszczam, tu warto by odwoływać się do Kołakowskiego, który bardzo wnikliwie pisał, prawda, dwutomowe dzieło na ten temat i znakomicie tam rozebrał właśnie komunizm. Tak, tak, no właśnie wydobył na wierzch takie aspekty mesjanistyczne. Pamiętam, że on nawet w jakimś podsumowaniu o tym pisał. Ale też nie wiem, jak to rozumiesz, jak obserwujemy w trzeciej części filmu te sceny, kiedy Marek wkracza do świątyni Szernów.
to tych fragmentów nie ma, nie ma zdjęć, ale Żuławski czyta, że na ścianach są freski, które stworzyły te szerny i że one pokazują, freski przedstawiają szernów naukowców, szernów królów, jakąś całą taką hierarchię społeczną. Można to postrzegać jako analogiczną historię, że szernowie też mają jakieś swoje dzieje, ale też ja to postrzegałem w taki sposób, jakby one miały hierarchię społeczną, bo tam jest Żuławski czyta, że jeden szern patrzy na drugiego, drugi na trzeciego i tak dalej, patrzą coraz wyżej i wyżej. Znowu stykamy się z tym motywem takich odbić, takiego odsyłania gdzieś w nieskończoność, ale mi się to też to kojarzyło z tym, że chyba Żuławski sądził, że struktury, takie hierarchiczna struktura społeczna się jakoś samorzutnie wykształca i właśnie komunizm miał przecież zlikwidować to w jakimś sensie, wprowadzić takie braterstwo powszechne, no ale się okazuje, że nie za bardzo to było wykonalne i przecież też władza komunistyczna bardzo nam się kojarzy z hierarchizmem, z jakimś obsadzaniu ludzi na różnych stołkach, którzy decydowali o funkcjonowaniu pozostałych i to nie było żadne braterstwo, więc być może to jest przekonanie, że te hierarchie się jakoś samorzutnie wykształcają. No tak, no jeszcze to centralistyczne zarządzanie, prawda, które jest zupełnie niewydolne jakby z punktu widzenia no właśnie wydolności gospodarczej. No brak bodźców płynących ze środowiska do władzy, bo ta władza się zawęża. Tak działała rzeczywistość socjalistyczna. Pierwsi sekretarze to byli przecież udzielni władcy. No, doszło do wymiany elit po prostu tak naprawdę. No być może w tym jest jakiś rodzaj przekleństwa, prawda, bo nie zrealizowano tak naprawdę tych elementów, które były zawarte w dziele Marksa, tylko no, pewna natura ludzka wzięła tutaj górę. No, ale to nie wiem, czy to źle świadczy o naturze ludzkiej, czy o Marksie, że o tym nie wiedział, prawda. No, powinien takie rzeczy jednak przewidzieć, tak. Że tak to się właśnie może zakończyć. Okej, okay. W związku z tym, że tych materiałów było sporo i jest jeszcze sporo wątków, które chcielibyśmy omówić, bo to są takie wątki jak pesymizm i bunt, tutaj w ogóle to zainteresowanie Żuławskiego romantyzmem w takim ujęciu jakimś eschatologicznym, metafizycznym, potrzeba zakorzenienia, to jest wydaje mi się taki temat, który naprawdę wymaga tego, żeby się pochylić nad nim. Widziałem taki fragment jakiegoś wystąpienia jakiegoś człowieka, który był odpowiedzialny za festiwal w Cannes i on powiedział, że na Srebrnym Globie to jest dzieło telluryczne. Ja nie wiedziałem, co to słowo oznacza, ale sprawdziłem sobie, że to oznacza mające związek z ziemią. To właśnie taka problematyka zakorzenienia jest bardzo istotna tutaj, ale też temat transcendencji jako drugiej strony świata, jako takiego świata tam za morzem. Temat religii i antyreligii, czy to jest, o tym już częściowo rozmawialiśmy, ale wydaje mi się, że tutaj jest sporo rzeczy, które wypadałoby omówić. Piotr w jednej ze scen na przykład mówi, nie ma myśli bez wiary, jak to się wiąże ze sformułowaniem świętego Augustyna, wierzę, aby zrozumieć. Wydaje mi się, że to są istotne tematy. I człowiek jako wytwórca sensu tutaj, o tym Teilhardzie de Chardin właśnie mieliśmy przez chwilę porozmawiać. Tych wątków trochę zostało, więc uznaliśmy, że zakończymy pierwszą część rozmowy i zarejestrujemy za jakiś czas drugą. Ja to wrzucę po prostu osobno. Także dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ta pierwsza część sama w sobie już trwała trochę. Myślę, że wnikaliśmy w takie bardziej szczegółowe obszary tego filmu i do zobaczenia na jakby przy kolejnej okazji. I dziękujemy wszystkim za wysłuchanie tej pierwszej części. Ja dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Jeszcze trochę pownikamy.